47 ze starym nowym prezesem Widzewa Łódź. Pan Michał Ryc jest z nami. Dziękujemy za zaakceptowanie zaproszenia. Oczywiście zachęcamy Was do zabierania głosu w tej dyskusji, zadawania pytań. Myślę, że będzie wiele tematów poruszonych, także no co mogę więcej powiedzieć? Dobry wieczór i oczywiście zapraszam, pójście dalej naszą audycję teraz na żywo i oczywiście jak najczęściej starajcie się zabierać głos, bo przede wszystkim Red Room jest robione dla Was, czyli dla kibiców Widzewa. Dobry wieczór, zaczynamy Red Room 47. Tak jak Patryk wspomniał, naszym specjalnym gościem dzisiaj jest, można powiedzieć, pół żartem, pół serio, nowy, stary prezes naszego ukochanego Widzewa, pan Michał Ryc. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry i może na początku takie pytanie rozgrzewkowe. Fajnie jest być prezesem Widzewa? To znaczy, to ja może zacznę tak. Fajnie, jak się bije rekord dobowy sprzedaży karnetów. I chyba od tego powinniśmy zacząć, bo właśnie widzę na ekranie 4100, taką magiczną liczbę, którą przekroczyliśmy. Także wypada zacząć tak na start od podziękowań, bo myślę, że to kapitalny wynik. Tak się akurat złożyło, że słyszymy się właśnie w tym momencie, kiedy tą, można powiedzieć, magiczną barierę, ten sufit, który sami sobie ustaliliśmy i okazuje się, że jest dla nas podłogą, przebijamy. Także tak, na pewno w takich momentach bardzo fajnie i za to wypada też wszystkim podziękować też tutaj, którzy są obecni, bo na pewno wielu z Was to karnetowicze. No natomiast też jest to ogromne wyzwanie, tego nie ma co oszukiwać, to jest wysoki koń, wysokie oczekiwania społeczności, wiemy to jak funkcjonuje, jestem w klubie 2,5 roku, więc też wiele razy z tym walcem miałem okazję się mierzyć, ale do odważnych świat należy też, można powiedzieć, przez 2,5 roku pracy w klubie wiele też miałem okazję dostrzec, rozwinąć się, nauczyć, więc jeżeli pojawiła się taka propozycja, to po chwili namysłu podjąłem wyzwanie i na pewno jest ono duże. Czyli można powiedzieć, że na Red Roomie dzieje się historia, jeżeli chodzi o karnety. Absolutnie tak można powiedzieć, dlatego właśnie kątem oka właśnie odświeżam gdzieś tam tuż przed dzwonieniem się widzieliśmy, że to się może wydarzyć, także tak, ta historia się wydarzyła, więc już możemy oficjalnie o tym powiedzieć, że ten rekord, no, który sami trochę ustawiliśmy, wyśrubowaliśmy, ten rekord polski został pobity. To może jakaś aktualizacja teraz tego wyniku, może jakiś większy cel, 24 godziny jeszcze nie minęły, jeżeli właśnie teraz przebijamy to, co sobie ustaliliśmy. To może warto by było jeszcze bardziej zachęcić kibiców jakimś może transferem mocnym. No może, zobaczymy. Wiele rzeczy dzieje się równocześnie. No na dzisiaj mamy jeden podpisany transfer, dwóch zawodników na testach. No i pracujemy dalej. No wiadomo, tutaj będą na pewno pytania o to, gdzie są transfery. Zobaczymy, jak finalnie zakończą się te testy medyczne. Jak tylko one się zakończą, będziemy komunikować o podpisaniu kontraktów. No a zresztą wzmocnień pracujemy, choć myślę, że jeszcze nie. Znaczy ten kolejny transfer, można powiedzieć czwarty, może się nie wydarzyć jeszcze w tym tygodniu, tylko raczej w przyszłym. No właśnie, skoro już jesteśmy przy tej takiej bieżącej transferowej, właśnie na Twitterze Marcin Tarociński opublikował oświadczenie, że nasz potencjalny nowy nabytek z Opola jeszcze będzie przechodził dodatkowe badania medyczne. To coś poważnego, panie prezesie? Nie, czy to jest standardowa procedura, w sensie takim, że my akurat do tych badań, zresztą sami zawodnicy na to zwracają uwagę, podchodzimy z dość dużą skrupulatnością. Tutaj jest rekomendacja ze strony naszego sztabu medycznego, żeby w przypadku Antoniego jeszcze zlecić dodatkowe badania. Taka sytuacja miała miejsce chociażby z Jordim Sanchezem, kiedy robiliśmy ten transfer, więc zdarzają się takie przypadki, więc spokojnie czekamy, aż te testy się zakończą i wtedy mam nadzieję, że będziemy mogli zakomunikować już transfer. No to super. Też wychodzimy z tego założenia, że przezorny zawsze ubezpieczony i lepiej to zrobić bardziej skrupulatnie. Jak pan wspomniał, jest pan już trochę w tym naszym Widzewie. Zresztą prywatnie jest pan też kibicem naszego klubu, pochodzi pan z trybun tak jak my, można powiedzieć, jest pan jednym z nas. Przerobił pan już w swojej karierze zarządcze w Widzewie, można powiedzieć, Martynę Pajączek, Piotra Szora, Mateusza Drużdża.
Dużo pan wyciągnął, będąc, że tak powiem, przy ich boku dla siebie, tych plusów, tych minusów. A to drobne sprostowanie, bo ja nigdy z panią Martyną nie pracowałem. Akurat zdarzyło się tak, że można powiedzieć, się minęliśmy, bo ja dołączyłem do klubu 1 stycznia 2021 roku, a pani prezes skończyła swoją kadencję w grudniu, więc tak naprawdę moja znajomość z panią prezes to tylko uślizgnienie, nie jakaś kurtuazyjna rozmowa, chyba pod koniec grudnia, gdzieś w okolicach świąt Bożego Narodzenia, z tego co pamiętam. Więc tak realnie można powiedzieć, że blisko miałem okazję współpracować z Piotrem Szorem i z Mateuszem oczywiście najdłużej. No i na pewno tak, od obu z nich dużo się nauczyłem, też wiele rzeczy mogłem podpatrzeć, tych dobrych, jak i tych złych. Sporo też oczywiście po tej zmianie właścicielskiej. Ja też uważam, że to, że dołączyłem do klubu w okresie, kiedy jeszcze stowarzyszenie zarządzało klubem, to też było bardzo cenne doświadczenie, które wiele mnie nauczyło. To trzeba też powiedzieć, więc jak najbardziej tak. Natomiast oczywiście najwięcej i najbliżej współpracowałem z Mateuszem, bo to były 2 lata praktycznie, więc na pewno od niego miałem okazję bardzo dużo się nauczyć. Czy pan spodziewał się takiej oferty od właściciela, czy raczej był pan bardzo zaskoczony, tak jak środowisko, tym, że były prezes Widzewa już no, nie był tym prezesem, bo tak naprawdę wszystko wydarzyło się nocą? I czy pan spodziewał się takiego obrotu sytuacji finalnie, że wszystko zmienia się dosłownie w kalejdoskopie w ciągu paru godzin? Nagle prezes zostaje odwołany. Po kilku dniach pewnie pan już wiedział, że będzie pan prezesem, ale czy bardzo pana ta decyzja zaskoczyła, czy jednak był pan na to Nie, przygotowany? ona mnie zaskoczyła. To czy to Mateusz bardzo często w kategorii żartu, kiedy rozmawialiśmy, mówił: no słuchaj, jeżeli mnie zabraknie, no to pewnie ty będziesz to brał dalej i dalej kontynuował to, co robimy. Ja pamiętam, że kiedy była zwołana Rada Nadzorcza w środę, to we wtorek rozmawiałem z Mateuszem i mówiłem o tym, że mam jakieś takie dziwne przeczucie. Ale to dziwne przeczucie bardziej dotyczyło tego, że może będziemy dłużej dyskutować o budżecie, może będzie kwestia jakaś ośrodka newralgiczna, którą będziemy musieli gdzieś tam wspólnie przewalczyć jako zarząd. Natomiast absolutnie nie spodziewałem się tego, że dojdzie w ogóle do odwołania Mateusza. Zresztą same okoliczności też na to wskazują, bo to było tak, że tak naprawdę Rada, zresztą chyba też o tym mówiłem w jednym z wywiadów, że Rada Nadzorcza zaczęła się gdzieś tam w godzinach popołudniowych. Ona trwała bodaj 4 czy 5 godzin, gdzie rozmawialiśmy właśnie o kwestiach budżetowych, o środku, strategii sportu. W tej radzie uczestniczyli też pracownicy klubu, nie wiem, dyrektor Wichniarek, między innymi Maciek Szymański, i tak dalej, i tak dalej. No i potem pod koniec tej rady zostaliśmy z Mateuszem poproszeni o chwilę przerwy, w sensie my udaliśmy się do innego pomieszczenia i wróciliśmy po 15 minutach i została nam wspólnie przekazana decyzja, że Mateusz został odwołany z funkcji prezesa, więc dla mnie to było osobiście bardzo duże zaskoczenie. Zresztą później jeszcze chwilę zostaliśmy razem z Mateuszem w klubie i rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło. No i potem tak naprawdę następnego dnia dalej ja poprosiłem właściciela o spotkanie, no bo też chciałem wiedzieć, jaki jest dalej pomysł na klub, i dalej zaczęliśmy o tym rozmawiać. No i wtedy Tomek przekazał mi informację, że chciałby, żebym to ja podjął się tego, żeby dalej już jako prezes zarządu kontynuować tą pracę. No i tak w skrócie ta historia wyglądała, więc no tutaj bez jakiejś tam nadmiernej szczerości czy kurtuazji, trochę odsłaniając kulis, to ja się osobiście tego nie spodziewałem. Było to mimo wszystko duże dla mnie zaskoczenie, pomimo tego, że tam Mateusz zawsze podkreślał, że kiedyś ten moment nadejdzie, to powiem szczerze, że ja się nie spodziewałem, że to będzie ten moment. A jakim prezesem chciałby być Michał Rydz? Prezesem, może wizjonerem, który patrzyłby dalej, gdzieś głębiej, chciałby po sobie zostawić coś naprawdę wartościowego? Czy takim może prezesem, który by chciał przede wszystkim zabezpieczyć byt klubowi, finanse, żeby klub rozwijał się pod tym kątem biznesowym bardzo dobrze, a jednak sprawy te sportowe i tak dalej zostawiał innym ludziom, innym fachowcom, których będzie rozliczał z tego? Znaczy, ja co do zasady jestem człowiekiem, znaczy moja filozofia zarządzania jest taka, że naszą rolą z Maćkiem jest to, żeby stworzyć odpowiednie środowisko do tego, żeby mądrzejsi od nas podejmowali decyzje i mogli się rozwijać, bo po to ich zatrudniamy jako klub, po to mają poszczególne kompetencje i z tego ich będziemy rozliczać. Naszym zadaniem jest też zabezpieczenie bytu finansowego i, tak jak powiedziałem, stworzenie odpowiednich warunków do pracy. Na przykład takie warunki pracy to jest projekt nowego ośrodka dla Widzewa. Tak? To jest dla mnie jeden z takich kluczowych elementów.
który wymaga teraz ode mnie i od Maćka takiego największej, można powiedzieć, uwagi, jest takim filarem tego, co też wspólnie komunikowaliśmy na konferencji, to jest prawda. Więc na pewno taka jest filozofia. Jestem też od tego, żeby cały czas układać klub organizacyjnie i przede wszystkim na tym się będę koncentrował. Maćka rolą jest też trzymanie pieczy nad stroną sportową, rozwoju sportu i strategii sportu. Więc myślę, że to jest taki logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy. Natomiast ja na pewno nie pozwolę, żeby za mojej kadencji czy w ogóle klub miał jakiekolwiek problemy z tytułu finansowego. Nie będzie tutaj żadnego Bizancjum, nie będziemy wydawać więcej pieniędzy niż nas tak realnie stać. Założenie budżetowe jest jasne. Budżet to tyle, ile zarobimy po stronie przychodów plus 2 miliony wkładu właścicielskiego i to też jest jasne. I tyle będziemy po prostu pieniędzy wydawać. Oczywiście, bo też widziałem takie pytanie, jakie są pomysły, rozmawiamy też na poziomie właścicielskim o różnych modelach finansowania klubu. Część z nich dotyczy samego klubu jako nas, jako zarządu, część dotyczy już poziomu właścicielskiego i to jest decyzja jakby samego właściciela, czy właściwie walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Więc szukamy też dodatkowych, można powiedzieć, źródeł tego, żeby ten klub rozwijać, bo tego też dotyczy pytanie. Natomiast ja przede wszystkim chciałbym być prezesem, który przede wszystkim nie dba o swój interes, tylko interes klubu, bo nie byłbym sobie w stanie spojrzeć w lustro, więc takim przede wszystkim chciałbym być prezesem. To ja zapytam, jak już jesteśmy przy tych wizjach i tego, jakim chciałby pan zostać zapamiętany jako prezes, jako oczywiście ja życzę, żeby to trwało jak najdłużej ku chwale Widzewa, natomiast musiał pan czymś przekonać właściciela, no bo jeżeli pan Drusz i pan piastowaliście stanowiska prezesów w Widzewie, to kiedy pan Drusz został odwołany, to jednak pana wizja na Widzew musiała być zgoła chyba inna niż pana Duża, no tak się domyślam, tak? Jeżeli dotychczas pracowaliście razem i praktycznie wszystkie decyzje pewnie zakładam, że były podejmowane wspólnie, to jednak gdzieś, gdzie ta sytuacja się przydarzyła w postaci no, tego odwołania, to ta pana wizja musiała się chyba jednak no, różnić od tego, co było zakładane dotychczas. I tak i nie, to znaczy ja jakby nie unikam odpowiedzialności i to też było moje pierwsze pytanie do właściciela, czy decyzja o odwołaniu Mateusza była decyzją takim wotum nieufności dla naszej pracy, czy decyzji, które wspólnego podejmowaliśmy, czy ta perspektywa z jego strony była trochę szersza. Otrzymałem odpowiedź, którą później też właściciel szerzej tłumaczył kibicom na konferencji. My też byliśmy podzieleni oczywiście obszarowo, więc ja zawsze tą część komercyjną, sponsorską trzymałem największą pieczę. Natomiast to nie jest tak, że pracowaliśmy zupełnie, zupełnie osobno. Więc na pewno to, że przez 2,5 roku ciężko wspólnie z Mateuszem pracowaliśmy, czy ja pracowałem dla Widzewa, musiał też przekonać właściciela. Ja zawsze miałem ze strony właściciela duże zaufanie. Tomek wie, jak ja pracuję, jaką mam etykę pracy, jakie też podejmuję decyzje. Natomiast na pewno to, co mogło nas gdzieś z Mateuszem różnić, to kwestia oceny, można powiedzieć, kondycji finansowej spółki. To też było trochę widać, natomiast to jest bardzo subiektywne. Ja zostawiam tutaj też Mateuszowi prawo do tego, żeby miał odmienne zdanie. To nie jest nic nienormalnego, też nie byliśmy od tego, żeby się ze wszystkim zgadzać. Natomiast tak jak mówię, no jeżeli pytanie dotyczy poczucia odpowiedzialności, to na pewno takie poczucie odpowiedzialności miałem, więc ja byłem gotowy oczywiście zrezygnować, jeżeli właściciel stwierdziłby, że jest to w pewnym sensie decyzja o odwołaniu Mateusza jest negatywną oceną naszej pracy jako zarządu, jako klubu. To było dla mnie oczywiste. Natomiast no jakby ten konspekt czy ta decyzja właściciela była trochę szersza, co też Tomek tłumaczył, więc myślę, że to były takie fundamenty. Ja oczywiście jestem też typem zadaniowca, więc ja przede wszystkim też uważam, że zarząd Widzewa jest po to, żeby realizować zadania i rozwiązywać problemy, a nie generować, więc myślę, że to są takie aspekty, które gdzieś tam, tak myślę, oczywiście właściciela przekonywałem, natomiast jego ocena w trakcie 2,5 roku pracy mojej była na bieżąco, bo pracujemy z Tomkiem no regularnie. To ja jeszcze na koniec, kończąc ten wątek z prezesem Drużem, czy miał pan taką chwilę przemyślenia jako solidaryzowania się z prezesem, byłym już prezesem,
i po prostu jakby odwołanie się, zrezygnowanie jakby z posady, czy raczej chciał pan walczyć o ten Widzew już podpisując to swoim nazwiskiem, no bo pracowaliście razem, prawda, i gdzieś no ja rozumiem, że jakby pracowaliście praktycznie, te wszystkie najważniejsze decyzje były podejmowane wspólnie, natomiast czy miał pan taką chwilę, że no skoro tutaj mój kolega, taka moja osoba, z którą wszystko konsultuję, z którą wszystkie decyzje są podejmowane, jest odwołana, to czy ja dalej powinienem... oczywiście to nie jest żaden przytyk w pana stronę. Chodzi mi o to, czy ma pan wątpliwości do tego, czy to dalej ma sens, czy jednak po prostu chciał pan w pewnym sensie też na swoje imię zapracować już samemu. Nie, to jest bardzo normalne pytanie. Nie traktuję, broń Boże, tego jako przytyk, bo to jest naturalne. Zresztą ja raz już taką decyzję podjąłem, kiedy zmieniał się właściciel, to wspólnie z Piotrem Szorem podaliśmy się do dymisji, wtedy formalnie też złożone zostały dokumenty, bo uważałem, że tak trzeba, jeżeli zmienia się właściciel, zmienia się zarząd, to taki gest powinien zostać wykonany. Wtedy to ta rezygnacja nie została ze strony Tomka przyjęta i Tomek chciał, żebym dalej był w zarządzie wtedy jako wiceprezes. I w pierwszym momencie taka myśl się pojawiła, natomiast Mateusz powiedział mi tutaj, cytuję, żebym się nie mazał. Mamy takie powiedzenie, jak były jakieś trudniejsze rozmowy czy momenty, to że mamy się po prostu nie mazać i jechać dalej. I po prostu tak powiedział, ja oczywiście musiałem się przespać z tematem, jak się zachować. Odbyłem spotkanie przede wszystkim z właścicielem, też z Maciejem, no bo na spotkaniu z właścicielem dowiedziałem się, że właściciel chciałby tą rolę drugiego członka zarządu powierzyć Maćkowi, więc dla mnie naturalne było też spotkanie z Maćkiem, dlatego też chwilę trwało, zanim ostatecznie skład zarządu został podany, no bo pojawiały się na pewno różne myśli, natomiast też nie ukrywam, że po rozmowach z pracownikami, po rozmowach z wieloma kibicami, którzy są blisko klubu, dostałem bardzo dużo wsparcia i jakby poczułem też, że no nie możemy schodzić z obranej wspólnie drogi. Nie po to 2,5 roku pracowaliśmy na jakiś obraz Widzewa, pod którym ja się osobiście podpisuję imieniem i nazwiskiem, więc uznałem, że warto było tym kontynuować, tym bardziej, że otrzymałem od właściciela zapewnienie, że dalszych zmian w kontekście klubu personalnie nie będzie, więc to było też w pewnym sensie gwarancja tego, że w tym gronie osobowym, któremu ja ufam, możemy dalej to kontynuować, więc stąd też te parę dni od momentu ogłoszenia decyzji o rozstaniu z Mateuszem do momentu powołania nowego zarządu. Ja też nie będę ukrywał, że to był też taki interpersonalnie, relacyjnie trudny moment, no bo myślę, że to było widać, że z Mateuszem jesteśmy kolegami, też bardzo blisko funkcjonowaliśmy, spędzaliśmy tak naprawdę ze sobą więcej czasu niż z naszymi rodzinami, więc też mieliśmy 2 lata na to, żeby jakąś fajną relację taką osobistą między sobą wybudować, więc to też był taki trudny moment interpersonalny i Maciek też miał taki duży znak zapytania, więc też rozmawialiśmy z Mateuszem i tutaj muszę powiedzieć, że jakby jego postawa była absolutnie, absolutnie bardzo wspierająca i bardzo fajna, bo też spotykaliśmy się po tym, jak już zapadła ta decyzja, Mateusz przekazał wszystkie rzeczy, doradzał. Jeszcze dyskutowaliśmy o jakichś tam kwestiach, chociażby kształtu okienka transferowego, więc to na pewno budowało i to pomogło mi w podjęciu tej decyzji, żeby podjąć się tego wyzwania i już jako prezes zarządu dalej kontynuować. Prezesie, to ja bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Myślę, że ten temat odwołania prezesa Dróżdża można już zakończyć. Myślę, że zostało wiele powiedziane. Ja teraz oddaję głos Zizu, a za chwilę pozwolę sobie zadać parę pytań z czatu, które były zadane przed audycją, także jasne. Mam nadzieję, że jasne. Uda się odpowiedzieć na większość, a teraz Sławek, jeżeli możesz, to zabieraj głos, a ja będę starał się zaraz odczytywać te pytania. Panie prezesie, tak się zastanawiam, na ile pokrywa się wizja właściciela pana Tomasza Stamirowskiego z tym, jak pan by widział ten swój autorski Widzew? Czy może by ewentualnie chciał pan coś modyfikować w tej wizji właściciela? Pan to może widzi troszeczkę inaczej, chciałby go przekonywać, że tak jak widzi to Michał Rydz, będzie lepiej. Znaczy, to jest bardzo szerokie pytanie, ciężko mi na nie odpowiedzieć, bo trochę rozmawiamy o takim wielkim kształcie, czym jest Widzew. Na pewno różnimy się, to nie jest tak, że w 100% zawsze to, co myśli właściciel, ja
Też nie mam innego zdania czy zdania odrębnego. Zresztą wielokrotnie o tym dyskutujemy. Ja akurat z mojej subiektywnej opinii szanuję to, że Tomek słucha się też moich rad i tego, co mam do powiedzenia, też daje w wielu aspektach wolną rękę. Więc myślę, że w takich strategicznych kierunkach na pewno się zgadzamy. A dla mnie takim strategicznym i kluczowym kierunkiem jest kwestia ośrodka. Zgadzamy się co do tego, że powinien powstać w Bukowcu. Zgadzamy się co do tego, że wniosek o dofinansowanie musi zostać złożony i musi on zostać złożony do końca czerwca. Zgadzamy się co do tego, że w jakim okresie czasowym powinny zostać powstać boiska. Zgadzaliśmy się co do tego, jak też przekonywaliśmy wspólnie wtedy z Mateuszem jeszcze Tomka do tego, jak ma zostać rozwiązana kwestia chociażby dotacji z Ministerstwa i Urzędu Miasta Łodzi, jeśli chodzi o dodatkowe środki na renowację boisk na Łodziance, czy powstanie nowego boiska przy stadionie. Więc to tak jak mówię, te wszystkie jakby strategiczne kierunki ja się pod tym podpisuję. Natomiast na pewno są takie aspekty, jeśli chodzi o na przykład sport, w których ja chciałbym, żeby większą pulę, można powiedzieć, minut dostawali młodzi zawodnicy i tak dalej, i tak dalej. Więc są na pewno, są jakieś autorskie pomysły. Ja mam dużo pomysłów, przede wszystkim jeśli chodzi o komercjalizację kwestii ośrodka. Tutaj będziemy się chcieli rozwijać. No więc jest sporo takich, można powiedzieć, troszeczkę niżej aspektów. Natomiast co do zasady i co do kluczowych kierunków się zgadzamy. Ważna jest też rola Maćka, bo też Maciek ma swój autorski pomysł, jeśli chodzi o tą część sportową. Właśnie tak naprawdę z nim siedzimy teraz nad strategią, którą chcemy zaprezentować na początku lipca wszystkim kibicom i pokazać, jak my widzimy swój, jako Michał i Maciek, swój pomysł na Widzew. Oczywiście gdzieś tam on zostanie odbity od właściciela, natomiast my obaj się pod tym na pewno podpiszemy. No właśnie, można powiedzieć, że jednym z zarzutów właściciela była ta komunikacja. Mówił to na konferencji prasowej, że czasami z pewnych rzeczy dowiadywał się nie bezpośrednio od zarządu, tylko tam gdzieś z social mediów czy z pracy. Jak pan widzi to zagadnienie na przyszłość? Czyli ja nie mam problemów w bieżącej relacji z właścicielem. Mamy wypracowany swój cykl pracy czy spotkań, w których omawiamy sobie kluczowe kierunki. Natomiast ja nie mam problemu z brakiem zaufania właściciela. Właściwie czuję je duże, więc bardzo często wystarczy 5-minutowa rozmowa telefoniczna, żeby pewne decyzje sobie omówić. Więc myślę, że tutaj Tomek nigdy nie miał do mnie zastrzeżeń co do tego i w drugą stronę tak samo. Także to jest dla mnie jakby normalna część pracy. Spotykamy się raz na jakiś czas, gdzie omawiamy kluczowe kierunki. Tomek mniej więcej wie, jakie są nasze decyzje, czy to w kontekście polityki transferowej, czy polityki właśnie infrastrukturalnej. Też mocno angażuje się w takie kwestie, w których prosimy go o to zaangażowanie, bo uważam, że szczególnie w przypadku tak dużej inwestycji, jakim jest inwestycja ośrodka, zaangażowanie właściciela, czy pewne gwarancje, które on złoży, są bardzo ważne w kontekście, nie wiem, chociażby pozyskiwania środków finansowych czy gwarancji finansowych, więc z banku chociażby. Więc nie ma tu żadnego problemu z mojej strony. No właśnie, skoro zahaczyliśmy już o ten temat ośrodka, który pewno wielu kibicom Widzewa leży głęboko na sercu, bo ja osobiście też uważam, że to nas może pchnąć do przodu zdecydowanie. Posiadanie tej własnej bazy, posiadanie czegoś, czego Widzew nigdy w swojej historii wieloletniej nie Dokładnie, miał, dokładnie. czegoś własnego w końcu. Jak to wygląda na tym etapie? Bo wspomniał pan, że te dofinansowanie, wzięcie w ogóle udziału w tym programie rządowym, to trzeba złożyć te dokumenty do końca czerwca. Tak jest. Wspominał pan o jakiejś etapizacji tego projektu. To miałoby się chyba ciut troszeczkę wydłużyć z tego, co się orientuje w kontekście tego, co nazwijmy to stary zarząd jeszcze przedstawiał na tych grafikach. Jak to wygląda szczegółowo, jeżeli chodzi o tą etapizację i o to boisko, które też miałoby powstać przy stadionie, nazwijmy to boczne, tak jak mieliśmy kiedyś stare, to boczne i Tak. górkę, tak zwaną. To wielu kibiców zadaje takie pytania, że Łodzianka oczywiście ważna, tam te dwie sztuczne płyty, natomiast czy nie ważniejsze jest jednak w kontekście tego, że mamy jednak te duże problemy zimą z tym trenowaniem, ta płyta podgrzewana, naturalna przy stadionie. Jak to wygląda? To jakby spróbuję trochę to, odpowiadając na pytanie, trochę ustrukturyzować, bo istotne jest to, że to są dwa tak naprawdę projekty osobne, a wynika to jakby z modelu finansowania, można powiedzieć. Czyli jeśli chodzi o boiska na Łodziance, czyli dwa boiska na Łodziance i boisko podgrzewane mające powstać bezpośrednio przy stadionie, to jest projekt Ministerstwa Wsparcia Mistrzów Sportu.
czyli dla klubów ekstraklasy, dedykowany dla klubów ekstraklasy, gdzie otrzymaliśmy już to finansowanie jest potwierdzone, wkład własny zapewnił Urząd Miasta Łodzi, czyli miasto. I z tych środków, tak jak powiedziałem, powstanie renowacja jednego z boisk sztucznych, właściwie boiska jednego sztucznego na Łodziance, drugie boisko zostanie przemienione na boisko sztuczne i trzecie boisko to jest boisko, które powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu. I to jest, można powiedzieć, jeden z projektów, na które to finansowanie jest pozyskane. Jeśli chodzi o wagę, wynika to jakby dlaczego boisko ma powstać w zgodnie z harmonogramem. Mówię o boisku naturalnym przy stadionie w przyszłym roku. W pierwszej kolejności powstanie boisko sztuczne, bo to jest najpilniejsza potrzeba mimo wszystko. Jest to najpilniejsza potrzeba, dlatego że dzisiaj boisko sztuczne nie nadaje się do jego użytkowania w żadnym stopniu. Jest ono po prostu niebezpieczne, w mojej opinii, i należy je natychmiast wyremontować najszybciej, jak się to da. A jest to kluczowe nie tylko w kontekście zimy, ale też chociażby tego, że drużyny młodzieżowe, czy na przykład CLJK U19, która właśnie, czy drużyna U19, która awansowała do CLJK, nie ma gdzie rozgrywać swoich meczów ligowych. Więc dzisiaj to boisko jest absolutnie kluczowe do tego, żebyśmy mogli na co dzień funkcjonować. Boisko naturalne jest równie ważne, natomiast też jest to większa inwestycja, będzie wymagała zmian w chociażby parkingach, dosyć dużej przebudowy, więc Urząd Miasta też zaplanował tą inwestycję, start tej inwestycji na przyszły rok. No i mam nadzieję, że ten harmonogram zostanie dotrzymany, więc to jest jakby pierwszy aspekt tej części infrastrukturalnej, pierwszy można powiedzieć projekt i pierwsze finansowanie, które już jest zapewnione. Jeśli chodzi o ośrodek w Bukowcu, to jest drugi projekt, o który w tym momencie staramy się o dofinansowanie. Projekt ośrodka jest, można powiedzieć, na papierze gotowy, czyli zarówno kosztorysy, jak i projekt użytkowy, projekt wizualny, wizualizacja, wszystko to jest gotowe. Aktualnie kończymy plan funkcjonalno-użytkowy, czyli tak zwane PFU, które będzie kluczowe do tego, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie z ministerstwa. No i mamy jeszcze 2 tygodnie na tam pozyskanie odpowiednich gwarancji, co nie widzę jakiegoś zagrożenia, żebyśmy tego na dzisiaj wniosku nie złożyli. I celem klubu jest to, żeby na 30 czerwca, czy tam maksymalnie na początek lipca, jeżeli ministerstwo dopuści jakieś tam drobne opóźnienia w złożeniu wniosku, żebyśmy w ministerstwie i mamy gdzieś tam zapewnienia, że ewentualnie pomogą w dokompletowaniu dokumentacji. Po prostu złożymy ten wniosek o dofinansowanie z ministerstwa. Chcemy, aby w pierwszym etapie powstał budynek klubowy z też zapleczem oczywiście szatniowym i 2 boiska w Bukowcu. To będzie pierwszy etap inwestycji, oczywiście dodatkowo parkingi, ciągi komunikacyjne, całe zaplecze. I kolejne boiska mają powstawać w najbliższych latach, więc stąd ta data 2029, która gdzieś pojawiła się między innymi w mojej wypowiedzi, dlatego że tak naprawdę dzisiaj po złożeniu wniosku do ministerstwa jest jeszcze kwestia przekształcenia tej działki. Gmina już złożyła takowy wniosek, właściwie rada gminy złożyła już takowy wniosek. Liczymy, że potrwa zmiana planu zagospodarowania, potrwa gdzieś do początku, może połowy maksymalnie przyszłego roku. No i wtedy dopiero będziemy mogli ruszyć z inwestycją. W międzyczasie jest jeszcze oczywiście kwestia odpowiedniej umowy dzierżawy, bo mówimy tutaj o dzierżawie tego terenu. Ona też ma być gotowa do końca czerwca, dlatego że jakby elementem możliwości startu o dofinansowanie ministerialne jest też przedstawienie tego, że mamy prawa jakiekolwiek do ziemi, na której chcemy inwestować. Więc dosyć taki rozbudowany konstrukt, natomiast no, to jest główny temat dzisiaj w klubie, więc trochę zarywamy nocki z Maćkiem i z naszymi partnerami tutaj z firmą Kobał, która bardzo mocno nas wspiera projektowo i odpowiada za przygotowanie praktycznie całej dokumentacji, żeby na tego 30 się wyrobić. Więc to jest taki duży, duży temat infrastruktury, on jest dosyć skomplikowany formalnie, więc staram się to wytłumaczyć najprościej, jak się da. Jeżeli są jeszcze jakieś dodatkowe pytania, coś mogę doprecyzować, no to pytajcie, proszę. Znaczy, mnie chodzi, panie prezesie, jeszcze o to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli te fundusze, bo wiadomo, że ten program ministerialny, z tego, co się orientuję, możemy się starać o 50% dofinansowania tej wartości tej inwestycji. I teraz skąd widzę, weźmie dodatkowe wkład własny, no, najprościej mówiąc, tak? Jaki jest pomysł klubu na wkład własny? Więc tak, w kontekście, są 2 problemy ministerialne z ministerstwa, znaczy generalnie z
tam plan wieloletni, który możemy startować, i kolejna edycja planu wsparcia mistrzów, czyli dla klubów Ekstraklasy z Ministerstwa Sportu. Więc są dwa, można powiedzieć, projekty. My na razie startujemy ten projekt Ministerstwa Sportu, to jest 70% wkładu ministerstwa, 30% wkładu klubu. Jeśli chodzi o ten drugi, to zgadzam się, tak jak pan powiedział, 50 na 50. Jeśli chodzi o kwestię wniosku, to taką gwarancję złoży właściciel, jeśli chodzi o wkład własny. Natomiast jeśli chodzi o konstrukt finansowy, jak dokładnie to będzie wyglądać, no to tu na razie jeszcze nie chciałbym znaczy odkrywać wszystkich kart. Natomiast w kontekście wniosku, bo też oczywiście ministerstwo wymaga tego, żebyśmy takie gwarancje przedłożyli, no to na dzisiaj tą gwarancję złoży właściciel. Prezesie, to ja jeszcze chciałem dopytać o te pieniążki, które były wpłacane w ramach Widzew Plus, jeżeli się nie mylę, na ośrodek. Co z... One, jeśli chodzi o, zaraz sobie możemy zerknąć Jaka to jest kwota, oczywiście? z pamięci, czyli z niczego nie powiem, więc zaraz z wielką chęcią sprawdzę, jaki to jest dzisiaj. To była kwota rzędu kilkudziesięciu, trzydziestu kilku, Czy ja to od 37 razu tysięcy. dopowiem? To teraz zapytam, czy jest to poniżej oczekiwań pana, czy zarządu, czy właściciela, czy raczej spodziewaliście się takiej kwoty? I co z tymi pieniążkami oczywiście finalnie będzie zrobione, bo zakładam, że jest to kwota, która kompletnie nie pokrywa się z tym, na co wcześniej było zakładane, czyli tam chyba papierologia, jeżeli się nie Tak, mylę. dokumentacja projektowa, więc tak, odpowiem na to, czy jest poniżej oczekiwań, czy nie. Znaczy, oczywiście, znaczy ja uważam w ogóle, że tutaj komunikacja tego projektu została zawalona. No bo uważam, że jeżeli chodzi o dokumentację projektową, oczywiście możemy na nią zbierać, natomiast jeżeli mamy model crowdfundingowy, no to powinniśmy zbierać też troszeczkę na inne rzeczy, a takie podstawy formalne powinniśmy zapewnić jako klub. Tak ja Tak, uważam. dokładnie. To się zgadza. No umówmy się, jak my chcemy, pierwsze pytanie rodzi się, jak my chcemy budować ośrodek, jak my nie mamy tam 150 tysięcy na dokumentację, więc to jest oczywiście, biorę to na klatę i uważam, że to był błąd. Powinniśmy w ramach Widzew Plus, będziemy to też uzupełniać i rozwijać, powinniśmy mieć więcej mniejszych, uważam, projektów, ale takich, które mają realne przełożenie na coś ekstra dla klubu. I A to... zdradzi pan, kogo to był pomysł? Nie chcę mówić, kogo to był pomysł. To nie o to chodzi. Ja to biorę za to odpowiedzialność i możemy przyjąć, że to był mój pomysł. Uważam, że on był błędny, więc na pewno tutaj. To jest naturalne pytanie, jak my chcemy budować ośrodek, skoro nie mamy pieniędzy na dokumentację. Z drugiej strony wydarzyła się rzecz pozytywna, mianowicie dzięki wsparciu firmy Kobał, która jakby też jest naszym sponsorem i trochę chyba została naszym mecenasem, de facto skończy się tym, że ta kwota, która dzisiaj jest uzbierana, powinna w zupełności wystarczyć na tą dokumentację. Trochę może wyprzedzam komunikację, ale pada pytanie, to staram się odpowiedzieć konkretnie. Więc wszystko na to wskazuje. Oczywiście będziemy to ostatecznie wiedzieć gdzieś w okolicach 30 czerwca, natomiast nie będzie to kwota 150 tysięcy, jeśli chodzi o dokumentację, będzie to kwota gdzieś w okolicach tej realnej zbiórki, którą się uda osiągnąć. Więc tutaj dzięki wielkiemu zaangażowaniu firmy Kobał i chyba temu, że 3/4 firmy pracuje dzisiaj dla Widzewa, a nikt nie chce nas za to, tak brzydko powiem, policzyć. I też między innymi to podziękowanie i nagroda na gali za osobowość dla Josa i dla pani Aldony. Też z tego wynika, że no, po prostu stwierdzili, kurczę, jesteśmy sponsorem, to chcemy też temu klubowi pomóc w ten sposób. Więc wydarzyła się też rzecz dobra z rzeczy właściwie może nie złej, ale z błędnej decyzji. Więc tak to na dzisiaj wygląda, więc na pewno te środki na dokumentację starczą. Myślę, że jakoś ładnie będziemy chcieli zamknąć, podziękować za tą zbiórkę i trochę przemodelować w ogóle cały projekt Widzew Plus. Oczywiście cały czas on będzie głównie w kontekście ośrodka, natomiast no myślę, że powinny te zbiórki być takie bardziej realne i bliższe Ja sercu, nie? od razu mogę powiedzieć, że bardzo szanuję to, że bierze pan to na klatę, że była to błędna decyzja. Uważam, że, no, że rzadko to jest spotykane. Raczej troszkę nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że klub potrafi się do czegoś w jakimś chociaż najmniejszym stopniu przyznać, że coś nie było do końca trafne. Także ja to bardzo szanuję i uważam, że to jest pozytywna zmiana. Natomiast zaraz będziemy dopuszczać tutaj, bo mamy tutaj pierwsze dwie osoby, które Jasne. chciały zabrać głos. Sławek, to jak możesz, ja już przejrzałem sobie pytania. Oczywiście nie będzie tutaj żadnej cenzury i wszystko, co jest zadane w normalny sposób, będzie zapytane tutaj prezesa.
Natomiast Sławek, jedną rzecz jeszcze, ja sobie doczytam większość i po prostu będę te pytania zadawał. Także poświęcimy parę minut na to, żeby wszystko przeczytać. Dobrze, dobrze. No cieszymy się, że mamy tutaj news na Red Roomie. Coś ciekawego nam prezes powiedział. Nasza firma Kobał na pewno to jest bardzo fajna firma. Ja osobiście mogę powiedzieć, że gdy oglądałem filmiki, jak prezes żyje meczami Widzewa, to Tak, serce tak, rośnie, tak. oby więcej takich sponsorów Widzew miał. To prawda. Panie prezesie, natomiast jeszcze chciałem podrążyć ten temat tego ośrodka. Proszę. Czy ten rok 2009 to jest realny, że już zamkniemy to, nazwijmy to pod klucz, czy pan zakłada, że jednak może to się przesunie? No na dziś tak uważam to za datę realną, to 2029, co i tak jest przesunięciem, widzę to, o czym rozmawialiśmy. Być może za 2 lata będziemy musieli powiedzieć, że jest to mniej bądź bardziej realne. Na dzisiaj wydaje się tak. No, mówię, to jest tak duża inwestycja, też oczywiście pierwsza tak duża dla klubu, więc my dzisiaj tak naprawdę też musimy się przygotowywać na to, że różne rzeczy po drodze mogą się wydarzyć, natomiast dzisiaj kluczowe jest pozyskanie finansowania. Jeżeli złożymy wniosek do 30, a na pewno chcemy to zrobić, jeżeli uda się to finansowanie pozyskać, no to później już będzie tylko kwestia po naszej stronie, żeby tą inwestycję wykonać. Też bierzemy pod uwagę, że mogą się zmienić potrzeby, tak, no bo też ośrodek jest zaprojektowany pod tym względem, że będzie można tam odpowiednie klocki dokładać. Mianowicie, co to oznacza? W pierwotnym projekcie na przykład mamy zaplanowany parterowy budynek ze stołówką i częścią powierzchni biurowych na piętrze, ale nie na całym piętrze, bo zakładamy możliwość dobudowania drugiej części pierwszego piętra, jeżeli klubu, nie wiem, za 10 lat będzie stać, czy pojawią się nowe potrzeby, żeby jeszcze dobudowywać. Podobnie jest z działką, zostawiamy sobie tam niewielki bufor, żeby jeszcze ewentualnie jakieś, nie wiem, czy dodatkowy parking, czy nie wiem, jakieś dodatkowe boisko do szkolenia techniki gdzieś mogło powstać, więc zostawiamy sobie taki potencjał rozwoju tego ośrodka właśnie pod kątem chociażby nawet wykorzystania tej przestrzeni. Więc na razie uważam, że 2029, jeśli chodzi o powstanie tych dwóch boisk plus tego budynku klubowego i dodatkowych, mam nadzieję, boisk dla Akademii, jest najbardziej realne. Też zobaczymy, jak to będzie funkcjonować z boiskiem, które już powstaje, czyli boiskiem sztucznym na starym obiekcie Miazgi Brójce. To jest w linii prostej około 150 metrów od działki, na której chcemy budować ośrodek, tam gmina już zaczęła inwestycje, więc będzie już też dodatkowe boisko sztuczne do użytkowania, więc może się okazać, że na przykład podejmiemy decyzję, że czasowo, nie wiem, odpuszczamy na przykład stworzenie dodatkowego boiska u siebie, bo nie będzie to aż tak potrzebne. Zobaczymy, powiem szczerze, trochę wyjdzie w praniu pod kątem tego, że zakładamy tak naprawdę 2 czy 3 możliwe scenariusze. Natomiast na dzisiaj dla mnie 2,29 jest takim terminem granicznym. No na pewno ze swojej strony mogę powiedzieć, że cieszy mnie to, że mamy możliwości w razie czego rozbudowy, bo my widzewiacy musimy się uczyć na błędach, tak i jest. Tak jak stadion ma pewne ograniczenia, prawda? Tak pewnie chcemy teraz, żeby ten ośrodek jednak w przyszłości mógł ewentualnie, jeżeli będzie taka możliwość, okazja, tak, się rozwijać. Czyli rozumiem, że to boisko, które buduje w tej chwili gmina Brójce, będzie Widzew mógł normalnie z tego korzystać, z tej sztucznej Jak płyty. Najbardziej, tam będzie ośrodek młodego Widzewa, jakby miał swoją, można powiedzieć, siedzibę, czyli młody Widzew Brójce, bądź też Bukowiec, to nazwa jest jeszcze do dogrania, natomiast ten ośrodek młodego Widzewa ruszy praktycznie od razu, jak boisko zostanie otwarte, plus oczywiście mamy zapewnienie ze strony wójta, że będzie możliwość wykorzystywania tego boiska też pod kątem szkolenia, w zależności od tego, jak będziemy tego potrzebować. To jest boisko sztuczne, natomiast z zapleczem, z trybunami, także to też był niewątpliwy atut tego, że gmina też inwestuje w infrastrukturę sportową, że też będziemy mogli z niej korzystać nawet w tam okresie trwania inwestycji, żeby już sukcesywnie móc przenosić najpierw pierwszy zespół, więc na pewno takie zapewnienie ze strony Rady Gminy czy Wójta jest. Panie prezesie, teraz mam takie jedno, nie wiem, trudne, nietrudne pytanie, pan oceni. Dzisiaj były prezes Mateusz Drużb był w stacji gol.pl i padło takie stwierdzenie z jego ust, no nie wiem, jak mam to w ogóle sformułować, no sformułuję może najprościej zrozumiale dla wszystkich. Zasugerował, że tak jak Widzew miał jakieś znowu delikatne, czy może mniej, czy bardziej problemy finansowe, może pan to zdementować?
lub potwierdzić, nie wiem. Czy mnie jest bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że po pierwsze nie miałem okazji jeszcze zobaczyć wywiadu Mateusza, bo nie ukrywam, cały dzień jestem po prostu w pracy, na spotkaniach i nie tylko. I ciężko mi się odnieść, co miał na myśli Mateusz, bo nie znam całości wypowiedzi, o jakich problemach mówił, czy miał na myśli, czy w jakim kontekście, więc ciężko mi się odnieść bezpośrednio do tej wypowiedzi. Ja mogę jedynie powiedzieć, że na stan wiedzy, który oczywiście może być Mateusz, czyli 3 czy 4 tygodnie temu, kiedy był jeszcze prezesem, no to kondycja finansowa klubu jest dobra. No i przez ostatnie tygodnie nie wydarzyło się nic, co w jakikolwiek sposób by ją zachwiało, więc no chyba tak mogę najprecyzyjniej odpowiedzieć na to pytanie. Mówię, nie wiem, czego dotyczyło też pytanie, do czego odnosił się Mateusz, nie wiem, to miałyby być problemy, nie wiem, finansowe, infrastrukturalne, nie wiem, formalne. Ciężko Znaczy mi teraz. nie. Prezes Drusz po prostu powiedział, że on klub, którym zostawił w momencie, to sytuacja finansowa była dobra, Tak, ale tak, tak. to było coś na zasadzie, że jak słyszy, że coś tam się dzieje, Nie wiem, co mógł, że tak nie powiem. wiem, powiem szczerze, co mógł mieć Mateusz na myśli w tej wypowiedzi. Potwierdzę, że do momentu, można powiedzieć, kiedy był prezesem, kiedy my wspólnie tworzyliśmy zarząd, ta sytuacja była dobra i w ostatnich tygodniach nie wydarzyło się nic, co w jakikolwiek sposób mogłoby, nie wiem, negatywnie na nią wpłynąć. Nie wiem, jakakolwiek, nie wiem, umowa nie została zerwana, nie wiem, czy jakiekolwiek, nie wiem, wpływy nie są. Nie są, też są regulowane. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czego mogło dotyczyć. Oczywiście, rozumiemy. Czyli prezes Michał Ryś twierdzi, że sytuacja Widzewa finansowa jest bez zmian, cały czas jest jedynie dobra. Oczywiście, że tak. Pieniądze pracują na lokatach, nie muszą być rozwiązywane te lokaty, no nie wiem, no tak też mogę powiedzieć, więc. Prezesie, to jak już jesteśmy przy tych pytaniach o finanse i o wszystko, tak naprawdę poruszamy tematy od lewej do prawej. Nie ma tutaj tematu tabu, mam nadzieję, dzisiaj, więc ja pozwolę sobie zacząć z tymi pytaniami, bo jest ich sporo, więc już proszę dać mi chwilkę. Będziemy zadawać je chronologicznie od pierwszego do ostatniego. Trochę tych pytań się pojawiło, a post został dodany relatywnie niedawno, więc wzbudza Pan duże zainteresowanie dzisiaj. To takie pierwsze pytanie. Dlaczego mimo wielu obietnic sklep nadal nie rozwija się, a wręcz cofa? Dlaczego, żeby kupić dziecięcą i damską bluzkę, musiałem iść do fanatyka, bo w sklepie klubowym nie było kompletnie żadnego wyboru? Oczywiście ja cytuję tak, jak jest napisane. Jasne. Nie dodaję, nie ujmuję. Jakby tutaj u nas na Red Roomie raczej staramy się, żeby cenzury nie było, także mam Nie, jasne. nadzieję, że... Może rozszerzmy, Patryk, te pytanie od razu. Jeżeli jesteśmy przy sklepie, to nie będziemy się rozdrabniać na 100 pytań. Czy w ogóle jest jeszcze brana pod uwagę nowa lokalizacja sklepu, czy dodatkowa lokalizacja sklepu, czy ten temat jest porzucony? I globalnie, jakby prezes musi wypowiedzieć o tym sklepie, bo też jest dużo pytań na temat sklepu internetowego, że nawet nie ma rozmiarówki i tak dalej, i tak dalej. Także Tak, mikrofon jest prezesa. ogólnie rozwiniemy temat sklepu. Myślę, że to jest dosyć ważna kwestia, bo sklep, no chyba większość kibiców i myślę, że przede wszystkim kibiców zgodzi się z tym, że sklep na pewno jest poniżej oczekiwań. Te oferty bardzo często nietrafione, opóźnione, także jeżeli będą się powtarzać pytania, to postarajmy się po prostu wyczerpać ten temat sklepu właśnie w tej wypowiedzi. Jasne. Znaczy, ja bym rozdzielił, znaczy to jest kilka w ogóle pytań w jednym. Jeśli chodzi, to może postaram się zaczepić o to pierwsze. Jeśli chodzi o nową lokalizację sklepu, na ten temat, znaczy na dzień dzisiejszy temat jest zamknięty. Klubu w tym modelu budżetu, który sobie przyjęliśmy z Maciejem, nie stać na taką inwestycję. A taka inwestycja oznacza wieloletnie zobowiązanie, jeśli chodzi o wynajęcie dosyć dużej powierzchni, no bo jeżeli otwierać sklep, no to musiałoby być to przynajmniej taka wielkość, jaka jest teraz. Dodatkowo oczywiście dotrudnienie ludzi, sprzęt, wystrój i tak dalej. Dzisiaj w tym sezonie decyzja jest taka, że klubu na to nie stać. Jakie to byłyby koszta wstępne dla klubu? No, tak naprawdę sam wynajem, w zależności oczywiście od lokalizacji, to są bardzo często umowy 5- bądź 7-letnie
przy 200 metrach kwadratowych to bardzo często są kwoty, że sięgające chociażby w centrach handlowych kilkuset tysięcy złotych. Do tego oczywiście kwestie remontu, dotowarowania, nowych pracowników, więc możemy powiedzieć, że grubo ponad milion, nawet 1,5 miliona złotych to jest taka inwestycja, którą trzeba podjąć na już, na raz, praktycznie w perspektywie 2 miesięcy trzeba te pieniądze wydać. Oczywiście nie mówię o czynszach, ale nie, pracownicy, towar, to wszystko musi być gotowe na otwarcie, więc to jest inwestycja. Oczywiście ta inwestycja się zwraca, więc też nie możemy tkwić w błędnym kole, że nigdy tych sklepów nie będziemy otwierać, ale na dzisiaj, biorąc pod uwagę cel, jaki jest postawiony klubowi i temu, że obiecaliśmy sobie, że są trzy filary, czyli sport, infrastruktura i projekty społecznościowe, no to dzisiaj niestety ten sklep nam spadł, nowy sklep nam spadł bardzo mocno można powiedzieć, priorytetach. Więc taka jest na dzisiaj decyzja klubu, że tego sklepu nie otwieramy. Czy jest pan w stanie zdradzić lokalizację, która była najbardziej brana pod uwagę, jeżeli chodzi o ten nowy sklep? No bo skoro porzucamy już temat na ten moment, to rozumiem, że chyba to nie jest tajemnicą i możemy coś Nie, to były zdradzić. trzy lokalizacje najmocniej brane pod uwagę, więc myślę, że mogę chyba o tym powiedzieć. To była lokalizacja w centrach handlowych, Dwugaleja Łódzka, Tulipan, jeden sklep bliżej Śródmieścia w centrum, więc to były takie trzy lokalizacje najmocniej brane pod uwagę. Natomiast no, każda miała swoje plusy, każda miała swoje minusy. Dzisiaj nie rozstrzygam, no bo kwotowo te opcje były w miarę porównywalne, więc przy dzisiejszych cenach, więc tak jak mówię, na razie ten temat jest na ten rok, przynajmniej na ten sezon jest zamknięty. Okej, prezesie, to ja jeszcze pozwolę sobie o to pytanie tutaj kibica, żeby pan bardziej rozwinął temat, bo zakładam, że chodzi głównie o asortyment, a wręcz brak tego asortymentu, te spóźnione oferty, bardzo opóźnione czasowo. No, jak pan sobie na pewno dobrze pamięta, te oferty często pojawiają się w momencie takim troszkę dwu-, trzytygodniowym no, opóźnieniem i ta oferta ogólnie nie jest doskonała. Czy zamierza pan tutaj zrobić jakieś większe zmiany, ruchy względem tego sklepu, żeby ten sklep naprawdę raz, że cieszył kibica, dwa, żeby każdy kupił coś dla siebie? Znaczy, to jest w ogóle temat, myślę, że wielowątkowy, bardzo wielowątkowy i absolutnie nie boję się o nim mówić, bo wiem, że to jest taki aspekt, za który najbardziej mnie kibice tam krytykują. I ja to rozumiem, bo też uważam, że sklep Widzewa powinien być absolutnie topowy. Natomiast ja staram się rozdzielać opinie subiektywne i obiektywne. Opinia subiektywna, też moja, jest taka, że powinien być szerszy asortyment. Absolutnie się z tym zgadzam. Uważam, jeśli chodzi o moją opinię subiektywną, jest takim, że w niektórych aspektach jesteśmy spóźnieni albo powinniśmy może działać z większym wyprzedzeniem, w niektórych nie. Nie wiem, na przykład nie wiem, kolekcja zimowa czy bożonarodzeniowa na początku grudnia, biorąc pod uwagę sezon i kolejkę, jest ok. Jeśli chodzi o kolekcję letnią, uważam, że powinna być szybciej. Zresztą nawet chyba Damian Kozłowski robił ostatnio jakąś ankietę, w której właśnie nawet sami kibice się wypowiadali, że powinny te produkty być szybciej. Więc zgadzam się co do tego. Też kierownik sklepu zna moją opinię na ten temat i zna moje oczekiwania. Więc to absolutnie tak. Jeśli chodzi o asortyment, czy rozmiarówki, zgadzam się z tym, że czasem brakuje tych rozmiarówek, chociaż tutaj jest lepiej. I to są takie opinie subiektywne, które ja staram się zbierać i też bierzemy je pod uwagę i już myślę, że kierownicy sklepu mają dość moich po prostu telefonów, jeśli chodzi o różne uwagi, które na co dzień przekazuję. Natomiast jeśli chodzi o pewną obiektywne jakieś aspekty, które bierzemy, czy ja biorę pod uwagę w ocenie sklepu, no to chociażby są dane, nie wiem, z ankiet, które mówią, że chyba nie jest tak źle, jak nam się wszystkim wydaje. No bo nie wiem, jeśli chodzi o pytanie, bo mam otwartą najnowszą ankietę, jeśli chodzi o tą część sklepu, no to prawie 60% osób mówi, że nie wiem, w sklepie stacjonarnym w ciągu ostatniego roku znalazł bez problemu albo znalazł produkt, którego szukał, tak? To jest z tego, co widzę, ponad 2
2000 głosów na 3300 w ankiecie, tak? Z których kategorii produktów jesteś najbardziej zadowolony? Odzież sportowa, kolekcja miejska, koszulka meczowa i alkohole, tak? Więc oczywiście można się spierać o to, czy grupa jest reprezentatywna, czy na pewno pytania są odpowiednio zadane. Okej, okay, to możemy to o tym dyskutować, natomiast są pewne obiektywne dane, które pokazują, że może nie jest tak źle, jak nam się wszystkim może czasem wydaje. Z drugiej strony ja przyjmuję to, że powinniśmy, jakby średnia nas nie powinna zadowalać, jesteśmy widzewem, musimy mierzyć wyżej. Ja też uważam to częściowo za swoją porażkę, że nie udało mi się na tyle poprawić sklepu, żeby kibice byli bardziej zadowoleni, można powiedzieć. Są różne tego przyczyny, możemy sobie też o nich porozmawiać. Uważam, że też potrzebujemy dodatkowe kompetencje, jeśli chodzi o chociażby o online marketing czy o kwestie sprzedaży internetowej, potrzebujemy po prostu większych ekspertów niż może ja jestem w tym obszarze. Natomiast no, tak jak mówię, no, temat sklepu długi, szeroki. Są jeszcze oczywiście aspekty, które nie ukrywam, utrudniają bardzo mocno i utrudniają nam pracę w sklepie, jak choćby partner techniczny, który do tej pory no, nie ułatwiał nam wspólnej pracy, umówmy się, ja już nie chcę dalej komentować, chciałbym zamknąć temat współpracy z firmą Kappa. Myślę, że jeśli nie ma tutaj dalej co rozwodzić. Liczę, że współpraca z firmą Makron będzie o niebo lepsza i też odczują to kibice zarówno pod kątem jakościowym, cenowym, jak i jakby dostępności tych produktów. A inna sprawa no to jest oczywiście to, że pewne kolekcje powinny być szybciej dostępne. Na pewno sklep internetowy powinien się poprawić, chociaż w mojej ocenie, jakby patrząc też po wynikach ankiet, chociażby ta responsywność się poprawiła, natomiast mówię, fajnie, że cały czas te uwagi się pojawiają, bo one absolutnie nie zostają bez żadnego, można powiedzieć, żadnej reakcji. One są na bieżąco czy przez dział komunikacji, czy przeze mnie weryfikowane, wyłapywane na przykład z Twittera czy z forum i staramy się na bieżąco reagować. Też czasem jak weryfikujemy, zdarza się, że jest to wynik jakiegoś tam złego zrozumienia przez klienta, czy może, nie wiem, paczka gdzieś tam ginie, nawet nie z przyczyny sklepu, ale okej, okay, to są osobne aspekty, natomiast tak jak mówię, no, na pewno nie pomaga też to, mówię, nie, proszę nie traktować tego jako tłumaczenie, bo wiemy, że musimy się tutaj jako klub poprawić. Natomiast oczywiście możemy się śmiać z tych gier, natomiast dzisiaj sklep od miesiąca, można powiedzieć, jeszcze raz prowadzi powtórną inwentaryzację, którą zarządziłem, bo chciałem zweryfikować, czy towar, który mamy w 100% został dobrze policzony i cały czas znajdujemy, nie wiem, jakieś pudła z bielizną, czy Bóg wie czym, naprawdę. To jest niewiarygodne, że my jesteśmy jeszcze w stanie gdzieś w różnych zakamarkach magazynów czy w różnych miejscach w klubie znajdować różne rzeczy, które nie były porejestrowane sprzed 3 czy nawet 4 lat, więc to naprawdę ilość tego towaru, który gdzieś tam kiedyś był zamówiony i on cały czas nam zalega, też powoduje niestety to, że kibice mają takie poczucie, że tych nowych produktów pojawia się mniej albo nawet, że te same produkty gnieją bardzo długo w ofercie, nie? Zgadza się, to Sławek, dopuśćmy teraz chłopaków i zaraz będziemy zadawać kolejne pytania. W pierwszej kolejności był widzewski charakter, czyli Mieszko Kot, i potem będzie Łukasz Bojanowski. Panowie, tak po dwa pytania, krótko zwięźlej na temat, bo to szykuje się długi redrum, a tematów jest bardzo dużo, także starajmy się to po prostu w paru zdaniach jak najszybciej streścić. Dziękuję. Dzień dobry, panie prezesie, dobry. Cześć wszystkim słuchającym. Panie prezesie, ode mnie jest takie pytanie, czy może będzie troszeczkę takie niezręczne, ale czy jest pan świadom tak na 100% pana prezesury teraz w tym czasie? Bo mówi pan o boiskach, o bardzo wiele tematów, tak? Boiska sztuczne. Wiadomo, że boiska sztuczne też tam są nam potrzebne, akademii, pierwszej drużynie. Natomiast najważniejsze jest boisko podgrzewane, tak? Podgrzewana płyta to jest wręcz niezbędne boisko. I teraz, jeśli chodzi o to boisko, jeśli ono ma być wybudowane tutaj w miejscu parkingu za trybuną C, to czy nie uważa pan, że ta lokalizacja jest dla Widzewa wręcz fatalna? Bo jeśli ono tam powstanie, a widzę, że prezes też chce, żeby tam powstało to boisko,
No to prawdopodobnie nam odetnie to drogę do rozbudowy stadionu. I to będzie taka decyzja strategiczna, jeśli chodzi o to boisko w tym miejscu. I czy klub w tym momencie nie powinien szukać innej lokalizacji? Ja wiem, że jest bardzo trudno znaleźć taką lokalizację, że klub cały czas praktycznie szuka pod ośrodek, tak, miejsca, czy nawet pod to jedno boisko, tylko wydaje mi się, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że tutaj budując to boisko, to raz, że stracimy parking, który jest bardzo ważny tutaj dla wszystkich, a dwa, no, że po prostu, tak jak mówię, o tej rozbudowie, gdzie ja uważam, i nie tylko chyba ja, jest to dla naszego klubu wręcz niezbędna sprawa, żebyśmy jak najbardziej ubiegali się o to, żeby ten stadion nam rozbudować. Bo takie 6 tysięcy nowych miejsc tutaj na piętrze, na trybuną C, no to już byśmy mieli ten stadion taki optymalny, tak? Stadion by zaczął przynosić pewnie jakieś korzyści, tak? Nie byłby jak gdyby taką kulą przysłowiową u nogi dla miasta, gdzie niby jest nierentowny. Mielibyśmy nowe pomieszczenia komercyjne. Jest dużo plusów i wydaje mi się, że jest to po prostu wręcz niezbędne. Ja wiem, że boiska i baza to wszystko jest też niezbędne, tylko czy my robimy wszystko po kolei? Bo teraz mamy falę, powiedzmy taką, że mamy bardzo dużą rzeszę kibiców, tak? Karnety się sprzedają fantastycznie, wszystko jest fajnie. Więc czy my nie powinniśmy teraz tak naprawdę z tym naszym miastem rozmawiać i wręcz naciskać na tą rozbudowę, a na pewno, jeśli się nie uda teraz, bo wiem, że to nie jest takie hop-siup, żebyśmy od razu dostali tutaj dofinansowanie. Aczkolwiek uważam, że pieniądze są, bo tutaj takie tłumaczenie, że w budżecie miasta nie ma pieniędzy, no to jest tak, dla nas mogą oni nie mieć, tak? Jeśli my nie będziemy o to odpowiednio się starać, to nie będzie. Natomiast inwestycje są w mieście cały czas czynione, więc ja uważam, że tu jest szansa na to, a na pewno powinniśmy uciec od tego pomysłu, żeby to ten parking tam znowu jak gdyby demontować i robić tam to boisko. Ja wiem, że tam było boisko kiedyś boczne, okej, okay, kiedyś sobie tam było. Natomiast teraz ten parking uważam, że jest bardzo dobrze, że on tam jest i przynajmniej w przyszłości to nie będzie nam blokowało ewentualnej rozbudowy. Ja bym chciał, żeby ta rozbudowa nastąpiła jak najprędzej, bo im większy stadion, a tym bardziej Widzewa stadion, małe Anfield, tak, byśmy mogli mieć, może troszeczkę teraz to jest śmieszne, natomiast uważam, że to jest realne, no i uważam, że po prostu chciałbym, żeby nie doszło do tego boiska, do budowy tego boiska właśnie za trybuną C, bo może to nas na lata już po prostu wykluczyć z tej rozbudowy. I tutaj pana prezesura akurat przypada na ten moment, że pan ma tutaj tą decyzyjność, tak? I no i tyle. Jeszcze jedno tylko pytanko zadam drugie. Może bo za chwilkę, niech prezes... Aha, dzięki Patryk. Pytań tutaj było tak dużo na ten temat, że może niech pan Michał się tutaj wypowie na ten i potem krótkie, szybkie pytanie. I okay. Dzięki serdecznie. To kilka wątków, no może najpierw zdemontujemy sobie... Prezesie w skrócie, bo to jest dosyć bardzo związły temat. Tak, znaczy związły, nie związły, bo kilka myślę, że takich miejskich legend trzeba zdemontować. Po pierwsze nie tracimy parkingu, ponieważ parking zostanie przeniesiony na tak zwaną górkę, czyli przestrzeń pomiędzy ulicą Sępią a obecnym parkingiem. Więc jeśli chodzi o to, co dzisiaj jest łączką nieużytkowaną, będzie parkingiem, więc o to zadbaliśmy, żeby tych miejsc parkingowych nie tracić. Z wielu względów wiemy, że to jest ogromny problem dzisiaj na Widzewie, żeby te miejsca parkingowe zdobyć, można powiedzieć, przed meczem, więc to też ważne, żeby powiedzieć, że inwestycja boiska naturalnego przy stadionie zakłada również rozbudowę parkingu w kierunku ulicy Sępień i boiska, które teraz się tam znajduje, sztucznego orlika tak zwanego. To jest może pierwszy aspekt, na który konkretnie odpowiem. Drugi aspekt, powiem szczerze, dzisiaj z naszej perspektywy pod kątem rozbudowy boisko jest najmniejszym problemem, a węzeł komunikacyjny i tory kolejowe, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie są znacznie większe. Jest znacznie większym wyzwaniem i problemem. I to nas na dzisiaj tak naprawdę realnie blokuje, jeśli chodzi o rozbudowę stadionu i też trzeba sobie to po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć. Tak został zaprojektowany stadion w takim miejscu, że dzisiaj to jest dla mnie i według analiz, które my mamy w klubie, większe ograniczenie czy większy problem niż powstanie boiska naturalnego przy stadionie, które nie będzie w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu, tylko będzie przyklejone, można powiedzieć, do tej części zjazdu, więc będzie oczywiście przestrzeń pomiędzy stadionem a tym boiskiem, więc to nie będzie tak, że ono będzie praktycznie od razu z fasadą. Więc to jest jakby drugi aspekt. I trzeci aspekt, czy ja mogę powiedzieć, jak dzisiaj wygląda stanowisko miasta. Oczywiście możemy o tym dyskutować, czy ono jest realne do przewalczenia, czy nie, ale wiemy, jak wyglądają te nasze relacje z miastem.
Dzisiaj stanowisko miasta jest jasne. Miasto nie będzie inwestować w infrastrukturę sportową w najbliższych latach, gdyż w ich rozumowaniu powstał stadion na UKS-ie na Widzewie, stadion Orła, stadion na AZ, nie na AZS-ie, przepraszam, tylko stadion lekatyczny na RKS-ie. Dodatkowo są prowadzone inwestycje boiska sztucznego przez MOSiR i tak dalej, więc miasto nie chce dalej inwestować w tą infrastrukturę, którą posiada. Stadion jest absolutnie nierentowny z perspektywy miasta, on nie zarabia na siebie pieniędzy i zarabiać nie będzie, wręcz te koszty są na tyle wysokie, że tak naprawdę cała obsługa dzisiaj na stadionie to są dwie osoby, tak realnie, i tylko jest tak naprawdę redukowana i przerzucana pomiędzy stadionem UKS-u a Widzewa. Sprzęt, ludzie są dzisiaj przerzucani pomiędzy stadionami, bo MAK istnieje koszty tam, gdzie może, zmienił ostatnią firmę ochroniarską, żeby zaoszczędzić pieniądze, więc absolutnie te cięcia są bardzo wysokie, więc przy przebudowie stadionu czy budowie stadionu więcej z perspektywy miasta ten stadion nie będzie rentowny, a wręcz będzie mniej rentowny. Więc to są takie trzy aspekty, o których myślę, że warto by było wyjaśnić. I dzisiaj tak naprawdę z perspektywy klubu, boisko czy ta lokalizacja analizowana wspólnie tutaj pod przewodnictwem Maćka Szymańskiego była na tyle różnych sposobów, że taką jeszcze wtedy wspólnie podjęliśmy z Mateuszem decyzję. Ja jakby mam zamiar ją kontynuować, środki są pozyskane, miasto też ten projekt przyklepało, rozumiem obawy, natomiast na dzisiaj, tak jak mówię, jest szereg innych czynników, które nam tą potencjalną rozbudowę utrudniają, a nie tylko to boisko. Można powiedzieć, że boisko jest trzecim czy czwartym problemem pod kątem ważności. Mieszko, to dawaj jeszcze jedno takie pytanie. Myślę, że ten temat stadionu jest dla większości jasny i raczej nie zapowiada się, żeby Widzew w następnych 10, jak nie 20 latach ten stadion powiększył czy tam rozbudował, także myślę, że priorytety, wydaje mi się, że i dla miasta, i dla klubu są teraz zupełnie inne. Chociażby na pewno dla kibiców jest jasne, że każdy chciałby tutaj frekwencję jak na Camp Nou, ale no Barceloną jeszcze nie jesteśmy. Także ja się z tym zgadzam. Tutaj po prostu nie ma takich możliwości, na pewno nie finansowych, żeby coś w tym kierunku ruszyć. Także Myszko, dawaj jeszcze jakieś szybkie pytanko do prezesa. Dobra. I przemy Bojanka. Okej, dzięki Patryk. Dziękuję panie prezesie za odpowiedź, natomiast no tutaj ta moja obawa, tylko jeszcze się odniosę chwileczkę, no jest po prostu taka, że no nie chcielibyśmy, żeby to po prostu to boisko nam zablokowało, tak, bo tą możliwą rozbudowę, no bo zmienią się tutaj władze za chwilę, znaczy władza się nie zmieni, zmienią się ludzie prawdopodobnie tutaj rządzący w mieście, więc się może perspektywa też bardzo zmienić i wcale bym nie przekreślał tutaj naszych szans jako klubu w wynegocjowaniu tutaj takiej rozbudowy, tylko właśnie, żeby to boisko po prostu nam później miasto nie powiedziało, że no nie, no to już się nie da, to już są za duże straty, no macie tu boisko. Także to jest tylko tyle i wszystko. Jeśli to boisko nie będzie kolidowało z ewentualną później tą rozbudową, to niech sobie będzie, jestem jak najbardziej za, bo drużynie pierwsze jest to potrzebne. Następnie chciałem zapytać tylko o jedną rzecz, bo też tam na Twitterze kilka dni temu napisałem, zrobiłem wręcz taką ankietę, czy zarząd myślał może o czymś takim, żeby organizować może raz, dwa razy w sezonie takie mecze towarzyskie tutaj z drużynami z naszego okręgu, z niższych lig, tak jak na przykład Sokół Aleksandrów Łódzki, nie wiem, może RKS Radomsko, może Lechia Tomaszów, takie mecze towarzyskie, tak, jakby w kształcie takiego festynu tutaj dla tych klubów i dać tym klubom na przykład zarobić, tak, na takich festynach, a my tutaj rolą naszą byłoby na przykład taka trochę promocja, to może nie, bo my jesteśmy tutaj, wiadomo, w okręgu tutaj najbardziej tutaj lubiani, ale jak gdyby taką przychylność tych klubów. Dlaczego o tym mówię? No bo ostatnio wiadomo, że GKS Bełchatów wyprzedził tutaj naszą drużynę rezerw, gdzie nam jest ten awans też bardzo potrzebny. I czy w takiej formie, pomagając takim klubom jak właśnie Sokół Aleksandrów czy Radomsko, czy oni by na przykład nie chcieli zagrać właśnie w takim sezonie, jakim mamy obecnie dla Widzewa, tak? Bo my byśmy im pomagali troszeczkę, tak? By to fajnie PR-owo też wyglądało, a dla takiej drużyny naszej, dla drużyny pierwszej Widzewa, to by był taki po prostu forma treningu, tak? Trener pierwszej drużyny by gdzieś tam w tym terminarzu znalazł po prostu jeden dzień i taki mecz by można było zorganizować, tak? Ja nie mówię, żeby grała cała tutaj pierwsza jedenastka, tylko sobie zrobić jakiś
byle po prostu ten Widzew pojechał do takiego Aleksandrowa czy Radomska i pokazał, że jest tutaj dla tych klubów też jak gdyby partnerem. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Mniuszko. Dzięki bardzo za to pytanie. Dzięki serdecznie. Także tak, ja co do motywów, ja bym bardzo nie chciał, żeby ktokolwiek kalkulował w ten sposób, że jeżeli Widzew mu pomoże czy zagra sparing, to odpuści jakikolwiek mecz, drużyna rezerw ma podnieść ten awans sportowo, bo uważam, że na to zasługuje, bo wiem, jak ci chłopcy, ten sztab pracują, więc bardzo bym chciał, żeby to nie był w żaden sposób jakikolwiek czynnik, który na to wpływa. Bardziej widzę tutaj fajny pomysł, jeśli chodzi właśnie o to, żeby ten Widzew w tych miejscowościach, w których też jest ogromna rzesza naszych kibiców, zagościł. Wyzwaniem na pewno jest to, że no niestety w województwie łódzkim w znakomitej większości no nie mamy zbyt wysokiego poziomu sportowego, jeśli chodzi o te zespoły, no bo to jest max trzecia liga, w drugiej niestety nie mamy przedstawicieli, no Unia Skierniewice, Pelikan Łowicz to jest trzecia liga i dalej te kluby, więc sportowo tak naprawdę pod kątem pierwszego zespołu w tej głównej drabince sparingów to się nie broni. Natomiast rozmawialiśmy już na ten temat tutaj wspólnie z pionem sportowym, żeby takie mecze organizować. Natomiast też jest druga strona medalu. Czasem zdarza się też tak, że kiedy oferujemy tym klubom to, że nie wiem, przyjedzie drugi zespół z uzupełnionymi zawodnikami z pierwszego, no to no nie do końca są zainteresowani też, tak? Chcieliby, wiadomo, każdy by chciał, żeby przyjechał ten pierwszy zespół Widzewa, natomiast jest to bardzo trudne, może czasem wręcz niemożliwe, bo ten okres przygotowawczy jest bardzo krótki, biorąc pod uwagę obóz, no to tak naprawdę mamy 3 terminy sparingowe, no ale jakimś obejściem czy jakimś trychem jest to, że zagramy po prostu na boisku jednego z klubów z mniejszych miejscowości partnerskich sparing pierwszy, tak, bodaj przygotowawczy, czyli z Odrą Opole, więc no to jest jakieś tam powiedzmy rozwiązanie kompromisowe, natomiast tak, rozmawiałem już na ten temat z pionem sportowym, czy nie dałoby się znaleźć właśnie jakiegoś kompromisu, żeby czasem ten Widzew zagościł w mniejszych miejscowościach, uważam to za fajny pomysł. Dobrze, panie prezesie, to wpuszczam kolejnego kibica. Bojan, jesteś tam, czy... Dobry wieczór, jestem. Jesteś, dobra, to słuchaj, to postarajmy się trochę te pytania troszkę przyspieszyć, bo tu czas nas mocno broni. Oczywiście nie mamy jakichś ram wyznaczonych, mam nadzieję, że pan Michał tutaj z nami troszkę dzisiaj posiedzi. Zresztą pewnie gdzieś tam się mu obiło uszy, że te redrumy z reguły z prezesami są dosyć mocno wydłużone, bo jest gadać o czym, także mam nadzieję, że damy radę porozmawiać na tematy od A do Z. Dawaj, Bojan. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór prezesie. Ja mam wiele pytań, ale może tak na bieżąco, co teraz o czym rozmawialiśmy, tutaj o boiskach jest wszystko wytłumaczone, ja bym chciał dalej może z tym sklepem zapytać, bo jest pan już w klubie no 3 lata chyba, tak? Tak, 3 lata albo ponad 3 lata już pan będzie w klubie i trochę pan tych kierowników tego sklepu już chyba przerobił. Jak pan ocenia obecną pracę nowego kierownika, który jest chyba od początku roku, od pół roku jest? Więc tak, ja jestem w klubie 2,5 roku, to jest drugi kierownik, którego ja zatrudniałem, bo pierwszym, tam jak przyszedłem, to nastąpiła zmiana kierownika z osoby pani Marty Tołkacz, przyszedł Sebastian Grabowski i teraz Oskar Barszcz jest kierownikiem sklepu od 4 miesięcy. Tak to dokładnie wygląda. No to właśnie, dlatego pytam, jak ocenia pan pracę? Już te 100 dni, można powiedzieć, minęło. Co się zmieniło na lepsze, na gorsze? Bo tutaj właśnie było pytanie, że brak jakichś tam może rozmiarówek, brak jakichś nowych kolekcji czy coś, dlatego o to pytam. To jest pierwsze. Okej, to jeżeli jest kropka, to odpowiadam. To znaczy tak, z perspektywy kibica zgadzam się, że nie zmieniło się wiele, w sensie na zewnątrz. Organizacyjnie wewnątrz zmieniło się bardzo dużo. I to był główny cel na pierwsze 3 miesiące Oskara, żeby po prostu przygotować do inwentaryzacji, przygotować Makrona, w sensie takim, żeby przygotować cały sklep do sprzedaży tych produktów, kwestie współpracy między działami, inwentaryzacji systemów, które nie do końca funkcjonowały, realizacji przesyłek, czy osób, czy weryfikacji osób, które pracują w sklepie, oceny ich pracy, to się na pewno zmieniło. Na pewno brakuje takiego efektu wow, fajnego pomysłu Oskara, bo ja wiem, że on ma ich wiele, bo pokazał to na rozmowie, wiem jakie ma przygotowane projekty, czy jakie tworzy kolekcje, natomiast no, chciałbym, żeby ten efekt był dla kibiców widoczny szybciej, to jest taki można powiedzieć główny punkt, ale też wiem ile ma pracy takiej organizacyjnej, można powiedzieć pozytywistycznej trochę u podstaw.
jeszcze cały czas, żeby ten sklep przygotować pod kątem inwentaryzacji śródrocznej, którą zarządziłem, i też pod kątem nowego partnera technicznego. Więc chciałbym, żeby w najbliższych miesiącach trochę kibice poczuli już rękę nowego kierownika. Super, dziękuję. A jeszcze, bo pan tutaj wspominał o ankiecie, która była w ostatnim tygodniu, że ponad 60% tam głosujących pozytywnie odebrało sklep i te inne rzeczy. To pozwoli pan, że się odniosę, bo nie wiem, czy pan zdaje sobie sprawę, czy ta ankieta była dobrze sformułowana, czy nie. Ja mam takie pytanie. 39. pytanie jest. Gdzie wolisz dokonywać zakupów podczas dni meczowych? I są dwie odpowiedzi. Sklep stacjonarny, namiot sklepu. Powiem tak, ja byłem na jednym meczu, bo nie mieszkam na co dzień w Polsce i jak przylatuję, tam naprawdę nie ma co kupić i brakuje mi takiej odpowiedzi, nie mam zdania. W kilku pytaniach moim zdaniem brakło takiej odpowiedzi, czy chociażby odpowiedzi inne, żeby móc uzupełnić jakby odpowiedź. Zajdę jeszcze zdanie, nawet nie w kilku, bym powiedział, że nawet w kilkunastu albo w kilkudziesięciu. Też powinna być taka odpowiedź, nie mam zdania, bo w wielu przypadkach naprawdę nie miałem zdania, a ankieta wymaga odpowiedzi. I niestety w niektórych, w większości tych pytań, to ja musiałem dać jakąś odpowiedź. I właśnie, czy ta teraz ankieta odzwierciedla to, co prawdziwe zdanie ankietowanego? Bo ja w wielu przypadkach musiałem dać jakąś odpowiedź, ale nie byłem z tej odpowiedzi w ogóle zadowolony. Rozumiem. Ale chciałem zakończyć tę ankietę. Rozumiem. To znaczy, na pewno w niektórych przypadkach może być tak, jak pan mówi. Dlatego ja oczywiście biorę na to margines, zresztą w pierwszej części mojej wypowiedzi chwilę temu, bo ja też o tym powiedziałem, że możemy dyskutować o tym, jak niektóre pytania są sformułowane. Ja też mam swoje uwagi. Zresztą od razu po publikacji tej ankiety je przekazywałem. To też jakby no, pytanie o to, czy sklep otworzyć na Lublinku, no to nie jest zbyt trafne, umówmy się, tak? Więc to jakby wyrzucam poza margines, można powiedzieć. Staram się z tej ankiety też wybierać te rzeczy, które, ponieważ ta ankieta to 100 pytań, uważam, że jest to ogromny zasób wiedzy dla nas, jako dla klubu. Chyba nawet powyżej 130 w różnych ścieżkach wyszło. Także to jest ogromny zasób wiedzy dla klubu, nawet biorąc pod uwagę pewne ułomności. Natomiast to pytanie, do którego ta dana, na którą ja się powołuję, ona właśnie pozwalała na zaznaczenie tego, że na przykład nie jestem zadowolony albo nie znalazłem tego asortymentu, który oczekuję. Więc dlatego staram się powoływać w tej rozmowie na te dane, które czuję, że była kompleksowa odpowiedź. Natomiast tak, zgadzam się, że w niektórych pytaniach zabrakło tej dodatkowej odpowiedzi. Przepraszam, bo wyłączyłem jeszcze ten. Tak, dlatego też o to zapytałem. Jeszcze mam jedno pytanie, bo chciałbym na bieżąco oczywiście odpowiadać też, zadawać pytania, bo mam, tak mówię, mam wiele tych pytań, ale też zapytam o. Każdy Bojan, każdemu damy te 2-3 pytanka max, bo tutaj jest bardzo dużo pytań na czacie. O stronę internetową można zapytać i o ten tak zwany membership. Tak, tylko chodzi mi o to, że bardzo dużo kibiców też zadało pytania. Ja wiem. Chciałbym je zadać, ale jak najbardziej, tylko tak po prostu starajmy się to w paru słowach i zapytać i odpowiedzieć. Dokładnie. Tak jak pan powiedział, 2,5 roku pan jest w klubie i odkąd pan przyszedł, jest taki temat tego tak zwanego membershipu. To jest ten system lojalnościowy, coś takiego to miało się nazywać? Tak, zgadza się. Przepraszam, ja to nazywam membership. Co z tym się dzieje? Czy to umarło już taką śmiercią kliniczną, czy dalej jest jakiś pomysł na ten? Bo można sobie powiedzieć, że to mogą być duże pieniądze dla klubu. I tak, i nie. To jakby ocena potencjału to jedno. Ja odpowiem na to pytanie tak, że w jednym z pierwszych wywiadów, jak przyszedłem do klubu, od razu powiedziałem, że wdrażanie programu lojalnościowego w tym modelu, w jakim był on planowany w klubie, jest utopią i to się nie wydarzy. Więc ta deklaracja, która kiedyś padła, ja wiem, że ona pokutuje u kibiców, natomiast w tamtym modelu było to niemożliwe. Ja nie chcę tego nazywać programem lojalnościowym, bo to nie do końca tak będzie. My w tym roku mamy zaplanowane w budżecie dobudowanie do naszego sklepu internetowego, oprócz oczywiście dużej ilości poprawek, które tam cały czas musimy wprowadzić, to chciałbym dobudować taki moduł, który nazywamy Mój Widzew,
w którym będzie taka możliwość zbierania punktów za różne aktywności wokół Widzewa. Także nie wiem, czy to wyczerpuje rozumienie programu lojalnościowego, bo ja mam wrażenie, że ten program lojalnościowy to już jest taki jednorożec w Widzewie. Znaczy, wszyscy wiedzą mniej więcej, jak wygląda, ale nikt go nie widział i nikt do końca nie wie, jakie były jego pierwotne założenia, bo już tyle wokół tego dyskusji narosło. My mamy na to dzisiaj taki pomysł, żeby było to uzupełnienie, można powiedzieć, programu sklepu i systemu biletowego i projektu Widzew Plus. No to ja tutaj tylko tak uzupełnię, że tak zwany membership na zachodzie, no pewnie Patryk tak też wie, to są jakieś udogodnienia, nie wiem, w sklepie, to są zniżki, to jest możliwość kupowania wcześniejszych biletów na puchary i inne rzeczy. A taki pakiet membership, no jak są jakieś koszta, jakieś tam filary, gdzie... Tak, socio chyba, tak? Proszę? Tak zwane socio. Tak, no takie klubowe, tak? Taki membership, taka masz tam, nie wiem, brązowy, srebrny, tam dajmy na to złoty, gdzie są jakaś tam cena, no i masz, nie wiem, to udogodnienia w telewizji klubowej, mm-hmm. jakieś więcej programów, nie wiem, więcej zniżek w sklepie. Oczywiście te wszystkie platformy muszą być bardziej rozbudowane, no, żeby dostawać jakieś dodatkowe rzeczy. No. Dlatego o to pytałem. Znaczy, prawda jest też taka, że jak sobie odpowiemy na to pytanie, właśnie posługując się tym pojęciem membershipu w modelu zachodnim, czy nie wiem, brytyjskim chociażby, to bardzo dużo rzeczy, które jest jego elementem i które ci członkowie tak wykupują w ramach tego programu, dzisiaj jest dostępne albo dla karnetowiczów, zniżki w sklepie, preferencyjny zakup biletów na mecze Pucharu Polski, ale też chociażby dla tak zwanych naszych WOFPowiczów, czyli uczestników projektu OSK, spotkania z zarządem, odznaki i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby się zastanowić i wypisać sobie wszystkie elementy membershipu w tym modelu zachodnim, czy tam brytyjskim, to nagle się okaże, że my w tym Widzewie, co prawda tego nie nazywamy, ale no nie powiem, że wszystkie, ale naprawdę sporą część już dzisiaj w różnych, czy to w ramach współpracy z OSK tylko Widzew, czy to w ramach jakby samego karnetu, czy bonusów, jeśli chodzi o karnety, takim jak na przykład zniżka na następny karnet za to, że zwalniamy miejsca, no tych elementów wprowadzamy dosyć dużo. Dlatego ja uważam, że wprowadzenie takiego modelu 1:1 membership wiązałoby się z koniecznością zabrania na przykład tych zniżek karnetowiczom i stworzonego osobnego membershipu, więc to się nie może wydarzyć osobno, tak ja uważam, bo to by było krzywdzące albo dla karnetowiczów, którzy od wielu lat przedłużają karnet, albo na przykład dla uczestników czy członków OSK, czy osób, które wpłacają na WOF. Byłoby to krzywdzące zabieranie im tych elementów jakby zachęcających do tego, więc musimy znaleźć, czy chcemy znaleźć trochę po prostu inny model, także to jest kwestia tego, jak my rozumiemy membership i co my jako Widzew, jako klub dzisiaj oferujemy. No, zgadzam się, że to jest jakby jakiś obszar, który fajnie by było dalej wykorzystać. Natomiast ja powiem szczerze, widzę to też trochę bardziej jako zaangażowanie również partnerów klubu czy sponsorów do tego, żeby oferowali też różne oferty czy specjalne akcje też dla naszych kibiców. Więc też ten model komercyjny chciałbym, żeby był w tym uwzględniony. To tylko dopowiem, jak najbardziej, bo pan rację, tylko że w tym momencie pan się zamyka tylko na karnetowiczów, gdzie jest ograniczona ilość, bo mamy ich, dajmy na to, 16 tysięcy i więcej tego nie może być. Przy tak zwanym membershipie może być tych ludzi więcej, większe grono, szersze. Jak sobie pan tak samo zauważy o klub 1910, to tak samo, tam jest bardzo mało członków, jest tam 800 członków czy coś takiego, gdzie też mi się wydaje, że jest to bardzo słabo reklamowane przez klub. Jeżeli już mówimy o takich udogodnieniach, to też klub w tym momencie nie wychodzi nawet naprzeciw do kibiców, żeby dalej reklamować to. To tylko z mojej strony tak to wygląda. Bo wiele osób tak jak chce wspierać Widzew Plus, bo idą te środki dla Widzewa. Wiele osób, nie wiem, może nie ma pojęcia o takim klubie 1910, czyli tej widzewskiej, wielkiej widzewskiej orkiestry pomocy. Tylko tyle. Jasne, dlatego okay. Absolutnie, tylko jeszcze zupełnie nie zamykam tego tematu, natomiast wskazuję, że tych elementów jest już trochę i też trzeba wziąć w rozmowie w ogóle o membershipie też to pod uwagę. Bojan, dziękuję. Bardzo dziękujemy. Jak będzie coś tam jeszcze do pytania, to się zgłosisz, nie ma żadnego problemu. Cześć Michał, słuchaj, Michał, daj nam chwilkę.
Chcę przeczytać no szybko te pytanka z czatu, zaraz dopuszczę Cię do głosu, jest jakiś problem z połączeniem z Tobą, także Panie Prezesie, ja czytam te pytania i tak w paru słowach na każde pytanko i potem będziemy lecieć z kolejnymi sprawami, już może bardziej związanymi ze sportem. Kolejne pytanie od użytkownika Adrian Czerkawski. Czy po kolejnym sezonie już gdzieś wyraźnie widać potrzebę takiego ruchu, kolejna słaba wiosna, zamierzamy zatrudnić psychologa sportowego? To jest pewnie raczej pytanie tutaj do drugiego prezesa, natomiast pewnie coś tam pan Rąbka Tajemnicy zdradzić może. Mówiłem o tym, że wzmocnimy sztab. Nie chcę odpowiadać, jakie to będą dokładnie role, bo dopóki papiery nie zostaną podpisane, to nie chcę tego robić. Poza tym ja uważam, że najpierw to klub, a nie ja osobiście powinienem o pewnych rzeczach mówić, więc zostawiam to oficjalnej komunikacji. Natomiast nie mówi pan tak, nie mówi pan nie. Nie mówię tak, nie mówię nie, dokładnie. Odpowiadam na to pytanie w ten sposób, że na pewno chcemy wzmocnić sztab. Trochę rozszerzając tą odpowiedź, my po sezonie spotkaliśmy się oczywiście w wielu różnych grupach, podgrupach, ze sztabem, indywidualnie, grupowo, z trenerem, z dyrektorem sportowym, Maćkiem. Naprawdę tych spotkań było cała masa, żeby z różnych punktów widzenia uchwycić sobie, dlaczego jesień była tak dobra i powyżej naszych oczekiwań jesień była tak rozczarowująca. Ja powiedziałem, że już drugiej takiej wiosny nie chcę przeżywać i chyba nikt z nas nie chce. Szczególnie bolesne dla mnie były porażki u siebie i to, że tak naprawdę zrobiła się z tego seria, więc na pewno ja podchodzę do tego tematu mega poważnie. No i na pewno jednym z wniosków jest konieczność wzmocnienia sztabu. Jak tylko odpowiednie dokumenty zostaną podpisane, to będziemy chcieli to zakomunikować. Mam nadzieję, że wydarzy się to jeszcze. Znaczy dokumenty będą podpisane w tym tygodniu i mam nadzieję, że komunikacja również się wydarzy w tym tygodniu. To bardzo dobrze, że klub widzi taką potrzebę, bo myślę, że to jest jeden z ważniejszych aspektów rozwoju dla naszej drużyny i przede wszystkim też trenera. Tak. Kolejne pytanie. Michał, nie wiem, czy mnie słyszałeś, zaraz dopuszczę Cię do głosu, tylko zadam pytania z czatu. Widziałem, że łączyło Cię, więc powtarzam jeszcze raz, że jak tylko przeczytam na szybko te pytania, które są na czacie, to dopuszczę Cię do głosu i będziesz mógł zadać swoje pytania prezesowi. Także kolejne pytanie, czy PAP i muzeum będzie kiedyś należeć do klubu? Trudne pytanie, powiem szczerze. No na dzisiaj muzeum jest, można powiedzieć, własnością Stowarzyszenia Reaktywacji Tradycji Sportowych i tutaj w tym wymiarze współpracujemy. Mamy, myślę, że taką nić porozumienia, że to ta współpraca powinna być bliższa i lepsza, natomiast na dzisiaj wiem, że tutaj stowarzyszenie chciałoby cały czas trzymać pieczę nad muzeum, natomiast ja nie chcę, broń Boże, rzecznikować kolegom, więc to bardziej pytanie do nich, czy kiedyś tak będzie, ciężko mi powiedzieć. W kontekście PAB-u no, mamy aktualną umowę z naszym partnerem, z Tomaszem Wójtem, więc na razie tutaj się w tym obszarze nic nie zmienia. Okej. Kolejne pytanko. Czy jest plan na podjęcie współpracy z byłymi piłkarzami takimi jak na przykład Bruno Pinheiro, Stefano Napoleoni, na przykład w roli skautów? Svensson pyta prezesa. Znaczy tutaj zostawiam to do opinii głównie Tomasza Wichniarka, który jakby dobiera sobie współpracowników, z kolei ja nie chcę ingerować czy wskazywać palcem, z kim Tomek ma pracować. Rozmawia, wiem, że Tomek jest otwarty i rozmawia z różnymi byłymi piłkarzami, ale no powiem tak brutalnie, to, że ktoś jest byłym piłkarzem wcale nie oznacza, że będzie dobrym skautem, natomiast na pewno warto korzystać z ich wiedzy dotyczącej chociażby rodzimego rynku, kultury, nie wiem, ciekawych piłkarzy i zdolności ich adaptacji, czyli taka wiedza, która można powiedzieć jest unikalna w procesie skautingowym, taki można powiedzieć takie zapytania wiem, że są w procesie bardzo mocno uwzględniane, bo ja przy każdym transferze otrzymuję raport też taki społeczny, można powiedzieć, o zawodniku, więc to rozeznanie jest robione wśród osób, które gdzieś tam są w otoczeniu czy funkcjonują na danym rynku. Wśród nich też są byli piłkarze, też czasem się wypowiadają, zabierają głos, pytamy ich o zdanie, także tak czy formalnie to powinni być, czy mogą być nasi skauci, to jeśli chodzi o wybór współpracowników zostawiam Tomaszowi. Oczywiście, no trzeba powiedzieć, że akurat Widzew ma to do siebie, że ci byli piłkarze, którzy zagraniczni przede wszystkim,
którzy gdzieś tam pojawili się w naszym klubie, to zawsze dobrze wspominają ten Widzew. To prawda. Jeżeli pewnie tutaj autor tego postu miał na myśli to, że po prostu mamy tych zawodników, którzy po dziś dzień utożsamiają się z tym klubem i pewnie gdzieś może się nadarzyć taka okazja, że będą w stanie pomóc i pewnie klub z tego skorzysta. Tak, znaczy nawet niekoniecznie w formie skauta, to tylko jeszcze uzupełnię, tak nie wiem, formalnie, ale chociażby nawet właśnie tak jak rozmawiamy, żeby takiego piłkarza też podpytać o chociażby, nie wiem, opinię, o jakieś tam rozeznanie rynkowe, czy kojarzy takiego zawodnika z gry w rodzimym kraju, tak bym powiedział. Prezesie, to jest jeszcze takie jedno pytanie, takie uspokajające może, żeby pan uspokoił kibiców, bo nastroje po odejściu prezesa Drużdża były różne i kibic pyta Mati, czy nadal będzie normalność w Widzewie i czy będzie pan jej kontynuatorem? Ponieważ między wierszami można było wyczytać z ust Mateusza Drużdża podczas podcastu Tetrysy, że po jego odejściu ta normalność zostanie zachwiana. Także prosimy o uspokojenie. Znów, nie wiem, co Mateusz ma na myśli i ja na pewno chciałbym, żeby ta praca, którą wspólnie wykonywaliśmy, była kontynuowana. Jeżeli przez normalność rozumiemy takie rozmowy, jakie mamy dzisiaj, no to na pewno chciałbym, żeby tak było. Jeżeli przez normalność rozumiemy to, że cały czas uważam, że pewne kwestie w relacjach z miastem nie są rozwiązane i tutaj nikt nie sobie w ramiona nie będzie wpadał, bo ja cały czas oczekuję od miasta, żeby kwestia czy filmu, czy tego, co się wydarzyło bezpośrednio po nim, kontroli sanepidu 17 chyba, które czy kilkunastu, które mieliśmy na stadionie, to też chciałbym, żeby to zostało w jakikolwiek sposób rozwiązane czy wytłumaczone, więc to się nie zmienia. Więc jeżeli to rozumiemy przez normalność, no to ja będę chciał na pewno to kontynuować. Okej. Okay. Prezesie, kolejne pytanie. Tutaj użytkownik Rycha pyta o rozbudowę stadionu, którą już poruszyliśmy. Relacja miasto-klub też po części poruszyliśmy. Myślę, że nie ma tutaj nic do dodania. Czego pan się nauczył po swoim poprzedniku? Chyba też o tym była mowa. Poprawa asortymentu sklepu to jest jasna sprawa, że jest to rzecz, która na pewno musi nastąpić. No i finalne pytanie tego samego użytkownika to kiedy prezentacja nowej koszulki? Prezentacja nowej koszulki w lipcu. Na razie więcej zdradzać się nie chcę, bo to też będzie osobna komunikacja, osobny plan marketingowy na to. No ja mogę, tak jak pisałem gdzieś chyba na Twitterze, że mogę powiedzieć, że te koszulki już jakby na moim biurku leżą i mam nadzieję, że spodobają się kibicom, szczególnie myślę, że jeden z kompletów. No, myślę, że będzie bardzo fajnie odebrany, taką mamy nadzieję, wszyscy tutaj co do tego byliśmy zgodni, także na pewno w lipcu będziemy chcieli tą koszulkę domową, przynajmniej domową i wyjazdową zaprezentować. To ja jeszcze dodam co do tej koszulki, jest pan w stanie zdradzić, czy jest to projekt troszkę wychodzący poza ramy katalogowe, czy zakładam, że to pan raczej nadzorował. Tak. Wszystko, co związane z umową, z dostawą, z jakością i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co się wiąże z nowym partnerem technicznym, czyli Macronem. Rozumiem, że pan to nadzorował, tak. Bo raczej chyba to jest w pana kwestii. Tak. Przynajmniej było to nawet, jeżeli by wtedy w czasie, kiedy prezes Drużdż był prezesem. Znaczy to też trzeba powiedzieć, że wyglądało to tak, że jakby samą współpracę pod kątem biznesowym negocjowaliśmy wspólnie. Z Mateuszem tutaj razem odbywaliśmy te spotkanie, jeśli chodzi o też warunki komercyjne, negocjacje umowy, taką część biznesową, bo był to zbyt ważny, można powiedzieć, jest zbyt ważny aspekt klubu. Związaliśmy się z umową na 4 lata, więc tutaj wspólnie prowadziliśmy te rozmowy. Natomiast jeśli chodzi o taką bieżącą współpracę, tak, byłem w siedzibie we Włoszech pod Bolonią, właściwie Bolonii pod Bolonią. Wspólnie tutaj z pracownikami klubu współprojektowaliśmy te stroje, odpowiadaliśmy. Może ja jeszcze dopytam, bo tu użytkownik Mikołaj też przy okazji koszulek pyta, czy będzie można kupić nowe koszulki meczowe z brandingiem Pucharu Polski, czy tylko Efy? Kiedy darmowa wysyłka w sklepie do zamówień powyżej kwoty X? Czy wraz z prezentacją nowych koszulek będzie nagły skład sponsorski? Ale chyba o sponsorach sobie jeszcze porozmawiamy. To może tylko ten brand, tak, czy Puchar Polski, czy tylko Efy? Znaczy, nie braliśmy tego pod uwagę, natomiast technicznie jest to absolutnie do zrobienia, jak tylko oczywiście będziemy mieli potwierdzenie wszystkich sponsorów ligowych czy pucharu.
Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, to ja nie widzę przeciwwskazań. Przyznaję uczciwie, że nie braliśmy tego pod uwagę, ale jeżeli będzie taka potrzeba czy chęć, to myślę, że nie powinno stanowić to problemu. W tych trykotach, które gdzieś tam zagramy w Pucharze Polski, no to warto by było być może też to zrobić. Prezesie, kolejne pytanie. Czy jest szansa na to, żeby kibice z A5, A8 mogli wejść w Słyszę słabo, ale chyba wiem, czego dotyczyło pytanie wejść przez wejście numer 4. Znaczy, powiem szczerze, klub, to jest temat, który powraca jak bumerang. Wielokrotnie już o tym rozmawialiśmy w różnych grupach, czy z karnetowiczami, których ta zmiana chyba 3 lata temu, za czasów jeszcze pani prezes Pajączek, dotknęła. Klub na dzisiaj nie zmieni swojej polityki, dlatego że za bardzo nie ma niestety takiej możliwości. Ta zmiana właśnie została podyktowana tym, że tak naprawdę przepustowość wejścia numer 4 i wprowadzenie wszystkich osób było praktycznie niemożliwe przy takiej ilości skyboxów czy gości VIP na pierwszym piętrze. Rozumiem problem, natomiast niestety problem polega na tym, że kiedyś coś zostało obiecane, a potem zostało to decyzją pani prezes Pajączek czy kogokolwiek innego, ale za tamtej kadencji to się działo po prostu wycofane i do dzisiaj gdzieś tam odbija nam się to, tak brzydko powiem, czkawką. Natomiast realnie ocena moja jest taka, że nie jesteśmy w stanie tutaj wprowadzić zmian, bo to spowoduje, że praktycznie wejście numer 4 będzie niedrożne. Okej, okay, proszę powiedzieć, czy teraz mnie słychać okej? Teraz jest okej, okay. Teraz jest perfekcyjnie. Dobra, to w takim razie jakiś problem z Twitterem. Kolejne pytanie, to czy problem boisk, ten powtarzający się, sytuacja, gdzie nie mamy trenować na wiosnę, czy jest już to po prostu zaplanowane z miesiącami do przodu, tak żebyśmy nie mieli kolejny raz tego problemu z boiskami do trenowania po tej smutnej zimie? Czy jakby jest kilka aspektów. Pierwsza rzecz, podpisana jest już umowa ramowa z Uniejowem. Jeśli chodzi o wykorzystanie tego boiska, to też był warunek licencyjny, abyśmy wskazali, na którym boisku naturalnym z podgrzewaną murawą w zimę będziemy mogli trenować, więc taka umowa ramowa została podpisana, więc odpowiednio wcześniej będziemy oczywiście rozmawiać. O tej opcji Uniejowa, która nie jest w żaden sposób optymalna, możemy sobie jeszcze porozmawiać później, natomiast drugi aspekt to jest oczywiście to boisko sztuczne po to, żeby ono było też do użytku w zimę pierwszego zespołu, no bo tego nie unikniemy, dojazdy do Andrespola na dłuższą metę się nie sprawdzają i drużyna długofalowo jakby spędza bardzo dużo czasu na dojazdach, nie jest to do końca komfortowe i zaplecze też nie jest idealne. Stąd też, tak jak powiedziałem wcześniej, ta inwestycja na Łodziance, jeśli chodzi o boisko sztuczne, jest tak istotna. Więc to jest jakby drugi aspekt tego, żeby się ta zima nie powtarzała. Natomiast też trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta zima najbliższa będzie też w pewnym sensie przejściowa. To nie będzie, nazwijmy to pod kątem przygotowań, idealna zima. Te problemy, które mamy dzisiaj, nie znikną z dnia na dzień. No, ja mogę powiedzieć, że myślę, że słychać, że robimy naprawdę dużo, żeby tą infrastrukturę poprawić. To nie są rozmowy na temat, czy wybierzemy teren na Olechowskiej, czy jakikolwiek innych, tylko po prostu lecimy z konkretnymi projektami, planami zagospodarowania i formalnościami, więc tyle, ile się da, to przyspieszamy. Środki, tak jak powiedziałem, na te dwa boiska plus boisko naturalne są zabezpieczone już w budżecie, budżet miasta jest uchwalony, więc tutaj na dzisiaj nie ma żadnego ryzyka, żeby coś się zmieniało. Harmonogram został przygotowany w zeszłym tygodniu. Tak jak powiedziałem, on zakłada wykonanie tego pierwszego sztucznego boiska w okolicach zimy tego roku, następnego naturalnego już na następną zimę, więc staramy się ile możemy. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, te problemy nie znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki tej zimy. Myślę, że to będzie cały czas zima mocno przejściowa. Okay, panie prezesie, dodam do tego boiska, przepraszam się Patryk na chwilę, bo gdzieś mi się obiło o uszy, że w Łodzi przy ulicy Karpackiej, przy klubie Tęcza powstaje pełnowymiarowe boisko, czy ma powstawać pełnowymiarowe boisko sztuczne. Także sugeruję, może żeby się klub zainteresował, jeżeli jest taka możliwość, tylko tyle. Jesteśmy żywo zainteresowani, tą inwestycję prowadzi MOSiR. Ja widziałem się wspólnie z Maćkiem, z panem dyrektorem Kucharskim, rozmawialiśmy też o tym. To boisko na Tęczy będzie brane pod uwagę, jeśli chodzi o planowanie obłożenia wszystkich klubów.
czyli w kontekście też Łodzianki, ponieważ odbywają się takie spotkania, w których uczestniczy też niejednokrotnie pani prezes Skrzydlewska, gdzie to oburzenie boisk jest planowane pomiędzy kluby, bo trzeba też pamiętać, że jakby nie jesteśmy jedynym użytkownikiem chociażby Łodzianki. Natomiast tak, myślimy, pamiętamy o tym boisku, na pewno będziemy je brali pod uwagę i mamy deklarację, że będzie ono wzięte pod uwagę, jeśli chodzi o planowanie też godzinowe obłożenia boisk, więc albo my na przykład będziemy częściowo korzystać, albo część grup, które korzystają na Łodziance, będzie też mogła korzystać z tęczy, dzięki czemu my będziemy więcej godzin mieli do dyspozycji. No, znaczy na takie deklaracje jest jeszcze za wcześnie, bo ta inwestycja jest tam na jakimś etapie wstępnym, natomiast już o tym rozmawiamy. Prezesie, to ja sobie pozwolę powiedzieć, skoro już jesteśmy przy rekordach karnetowych, to też mogę powiedzieć, że Widzew dzisiaj jako Widzew Red Room, czyli nasz kanał przede wszystkim dla kibiców, też bije rekord. Wzbudził pan największe zainteresowanie, bo w piku było 170 osób na żywo. Nawet prezes Drusz takiego wyniku nie wykręcił, także gratuluję. No, dziękować albo nie dziękować, to nie jest jakaś rywalizacja, ale cieszę się, że gdzieś nasza dyskusja angażuje wielu ludzi. Fajnie, bardzo się z tego cieszę, bo to też jest taka formuła, żeby trochę, można powiedzieć, wirtualnie, ale w luźniejszej formie też o pewnych rzeczach o Widzewie podyskutować. Fajnie. Oczywiście się zgadzam i dziękuję jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia. Lecę oczywiście dalej z pytaniami. Tutaj jest mała bardziej uwaga niż pytanie. Użytkownik Waldo wspominał o Widzew Plus. Zakładka Twoje wsparcie. Nie wiem, czy to jest czas i miejsce na takie uwagi, ale na Widzew Plus do tej pory wpłaciłem 2 razy po 19,10 zł. We wspomnianej wyżej zakładce widnieje tylko jedna z tych wpłat. Wskazuje, że w tym miejscu możecie mieć jakiś błąd techniczny, który wymagałby naprawy. Zerknę. Nie rozwiążę go pewnie w żaden sposób teraz, ale na pewno zerkniemy. Okej, to tylko jako uwaga. Dzięki. Kolejne pytanie. Czy klub planuje przed sezonem piknik kibiców i rodzin pod stadionem na stadionie połączony z prezentacją drużyny, możliwością wzięcia autografów i zrobienia zdjęć z piłkarzami, pyta Jarek. Piknik tak naprawdę w pewnej formie planujemy w niedzielę, w najbliższą niedzielę, też w ramach obchodów 600-lecia urodzin Łodzi, więc tam zarówno turniej dzikich drużyn, jak i turniej biznesu na Głównej Murawie, też atrakcje poza stadionem, więc taki piknik, można powiedzieć, planujemy w najbliższą niedzielę. Natomiast, przepraszam, jeśli chodzi o prezentację drużyny, to planujemy ją wstępnie w takiej formie, jaką miała ona dotychczas, czyli spotkania z piłkarzami na stadionie, może nie w formie pikniku, bardziej samej prezentacji, ale gdzieś taki jest plan na dzisiaj. Okej, dziękuję. Kolejne pytanie od Matiego. Czy rozwiązanie drużyny rezerw, jako że nie posiadamy infrastruktury, byłoby korzystnym posunięciem? Mam tu na myśli budżet, który mógłby być przesunięty całkowicie na pierwszą drużynę, na przykład na lepsze transfery. W jak najbardziej ambitnym czasie udałoby się wybudować boczne boisko, o tym już rozmawialiśmy, więc skupmy się na pytaniu pierwszym. Absolutnie nie. I myślę, że wszystkie drużyny, które rozwiązywały z różnych względów swoje drugie drużyny, jak chociażby Lechia Gdańsk, dzisiaj bardzo mocno tego żałują. Jest to błąd w kontekście procesu szkolenia młodych zawodników, wprowadzania ich do seniorskiej piłki. Błąd, który może nie jest nieodwracalny, ale bardzo trudny do odwrócenia, jeśli chodzi o później reaktywowanie takiej drużyny. Uważam, że druga drużyna jest niesamowicie istotna w kontekście procesu szkolenia. I problemy z infrastrukturą w żaden sposób nie powinny jej dotykać, bo to jest wylewanie dziecka z kąpielą. Tak je uważam i myślę, że tutaj Maciek jeszcze bardziej by to zdanie potwierdził, bo tak jak mówię, dzisiaj celem drugiej drużyny jest rozwój, jest awans. To się nie zmienia i na pewno sytuacja z boiskami to jest problem infrastrukturalny, który my jako klub musimy rozwiązać w sposób organizacyjny, a nie rozwiązywaniem jakiejkolwiek drużyny, bo tak jak mówię, dzisiaj druga drużyna, okej, ona może gra w czwartej lidze, chcielibyśmy, żeby grała ten poziom wyżej, z punktu widzenia procesu szkolenia jest niebywale istotna, szczególnie, że już dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy drużynę U19 w centralnej lidze juniorów, więc można powiedzieć, że te dwie drużyny już są na takim poziomie, w którym to przejście młodych zawodników do najwyższego poziomu seniorskiego, czyli CLJ-ki, bądź też do drużyny seniorskiej grającej na jakimś tam, daj Boże, poziomie trzeciej ligi, to już jest fajna sprawa z punktu widzenia szkoleniowego. Okay, Patryk, może zróbmy sobie pauzę na chwilę, bo tutaj już Michał bardzo długo czeka i wpuśćmy tutaj kibica live i za chwilę sobie wrócimy dalej do czytania pytań od kibiców na czacie. Także Michał, twój głos, proszę, zapraszam cię.
Halo, halo, Michał, jesteś z nami? Wiesz co, tych pytań nie zostało dużo tak naprawdę z tego czatu, więc może po prostu one się na nowo nie pojawiają. No to Michał, może Michał na razie nie reaguje, więc jedziemy dalej. To tak, trzymajmy się tego, co mieliśmy założone. Po prostu dociągnijmy do końca te pytania z czatu. One się na nowo już na bieżąco nie pojawiają, nie zostało ich dużo i potem po prostu zrobimy tak, jak Michał na pewno zaraz się odezwie. Postaram się odezwać na WhatsAppie, żeby to pytanie zadał. Prezesie, tutaj jest parę pytań od użytkownika DekraG, więc takie 5 pytań, ale szybka, krótka odpowiedź. Pierwsze pytanie, czy mamy jakieś kłopoty finansowe, o których wspominał dziś Mateusz Dróż? Nic mi o nich nie wiadomo. Okej, okay. Kolejne. Jak idzie budowa budżetu? Jaki wysoki w przybliżeniu będzie na następny sezon, zakładam? O to chodzi. Na razie chciałbym operować takim konstruktem, tak jak powiedziałem, tyle, ile mamy przychodów plus 2 miliony. To jest założenie. My ten budżet dzisiaj kończymy. Znaczy dzisiaj, w tym tygodniu razem ze strategią chcemy go skończyć. W przyszłym tygodniu jeszcze będziemy go gdzieś tam pewnie doszlifowywać. On pewnie będzie zaakceptowany, znaczy musi być zaakceptowany przez Radę Nadzorczą i wtedy być może połączymy to ze strategią, powiemy trochę więcej o budżecie. Prezesie, ale więcej niż 40? Znaczy powiem tak, operowanie liczbami jest, i to powiem kolokwialnie, kompletnie bez sensu. Kibice Widzewa lubią liczby, wie pan. Wiem, ale to jest bez sensu z kilku względów. Po pierwsze, budżety między klubami są nieporównywalne praktycznie, tak. Bo ile klubów, tyle sposobów budżetowania. I podając prosty przykład chociażby akademii, możemy sobie przekrzykiwać się, ile dany klub wydaje na akademię. I nie wiem, ktoś powie 11, ktoś powie 4, ktoś powie 2. Tylko potem jak zaczynamy weryfikować sobie to, bo wiemy mniej więcej, jak to wygląda w różnych klubach, to okazuje się, że jeden klub na przykład do budżetu akademii budżetuje tylko i wyłącznie wynagrodzenia zawodników drugiej drużyny na przykład i cała infrastruktura, koszty infrastruktury są w budżetach innych, nie wiem, pionu sportowego, pierwszego zespołu, infrastruktury czy gdziekolwiek indziej. Nagle się okazuje, że budżet akademii to 2 miliony, ale wszystkie inne dodatkowe koszty to jest plus 3, które są rozlokowane po innych działach. Inny z kolei klub, wszystko co jest związane z akademią, nawet może czasem nie jest związane z akademią, wrzuca do budżetu akademii i się okazuje, że ten budżet jest ogromny. I tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę uważam, że okej, jest raportowanie, będziemy pod koniec czerwca pokazywać wyniki finansowe i to jest oczywiście normalne. Natomiast takie rzucanie, ile będzie budżet w tym roku, tyle i tyle, oczywiście do tego wchodzą bartery, czy są bartery, czy nie są bartery. Sklep generuje bardzo duży obrót, niekoniecznie zysk, ale obrót, co też wskazuje na podnoszenie, podwyższa budżet. Więc mówienie tego, czy to będzie 39 500 czy 47 800, uważam, że z takiej poziomu takiej dyskusji bez pokazania, jak ta struktura budżetu mniej więcej wygląda, jest po prostu bez sensu. Prezesie, no to kolejne pytanie od Dekry. Ile procent z budżetu idzie na, czy pójdzie na pierwszy zespół? Wcześniej chyba było to 30%. No i znowu pytanie, co to znaczy pierwszy zespół? Czy pierwszy zespół to są wynagrodzenia? Mówimy pewnie czy o piłkarzach, o wynagrodzeniu dla piłkarzy. No, to jest kolejny raz. To operowanie takimi liczbami to w ogóle jest... No może inaczej, prezesie. Załóżmy, że było wcześniej chyba około 10 milionów, tak? Jeżeli nie, no nie będzie było. Więcej, będzie więcej. Będzie więcej, tak? Tak, czyli tak, nakłady tak. Finansowe są zwiększone. Tak jest. Okej, okay. Lecimy dalej. Kto za The Medical? Na dzisiaj sponsorem generalnym jest Thermoton i on ma miejsce na froncie, więc tutaj mamy względny komfort. Oczywiście rozmawiamy z różnymi firmami, jeśli chodzi o różne, można powiedzieć, układy, konstrukty finansowe, więc tutaj na razie mamy, można powiedzieć, komfort negocjacyjny i nowi sponsorzy, będziemy ich komunikować wkrótce, nie tylko na poziomie sponsora strategicznego. Jeżeli takowy finalnie będzie i się na ten model zdecydujemy, czy zostaniemy sponsorem generalnym na froncie na razie, a trochę inny pomysł też mamy w kontekście chociażby przyszłych inwestycji klubu, albo też są też jeszcze oczywiście inni sponsorzy, można powiedzieć, którzy są podpisani, czekają w kolejce, będziemy ich komunikować wkrótce. Okej, okay, super. Kolejne pytanie. Sprawa z agentem piłkarskim, który chciał premii za awans dla piłkarza, który nie zagrał spotkania w pierwszej lidze. Na czym stanęło? Stanęło na tym, że myślę, że bardzo przyzwoita reakcja agenta i sprawa, można powiedzieć, została, z tego co pamiętam, bo to już jakiś czas temu było, rozwiązania porozumieniem dwóch stron. Obie strony są zadowolone, na pewno dla klubu to też było ok rozwiązanie, także reszta jest objęta oczywiście tajemnicą umowy, ale,
ale zachowanie agenta było w porządku. Oczywiście tutaj nie liczę na odpowiedź w 100%, że tak powiem, zgodną z prawdą. Natomiast pytanie brzmi, czy kontakty na linii klubu z Urzędem Miasta Łodzi poprawiły się po odwołaniu Mateusza Drużdża? Znaczy, na dziś z mojej perspektywy drastycznie się nie zmieniły, przynajmniej ja nie odczułem jakiejś wielkiej zmiany, to znaczy no my współpracujemy na poziomie, można powiedzieć, operacyjnym ze spółkami miejskimi, takimi jak Makis czy Mosir, no bo chociażby kwestia inwestycji boisk z Mosirem, z Makisem umowa na przyszły rok, jeśli chodzi o użytkowanie stadionu, kilka innych umowy najmu, więc tutaj tłumaczymy, ale do jakichś wielkich rozmów czy spotkań w żaden sposób nie doszło, więc pracujemy tak, jak pracowaliśmy operacyjnie. I tutaj jest ostatnie pytanie od Dekry. Co z tematem Loży Prezydenckiej, nawiązując do relacji z Urzędem Miasta? Rozmawiamy na temat Loży Prezydenckiej na przyszły rok. Jesteśmy w stałym kontakcie z Makisem. Jest bliżej niż dalej. Znaczy, umówiliśmy się też z Makisem. To jeszcze jak prezesem był Mateusz, wspólnie umówiliśmy się, że do czasu jakby wypracowania porozumienia i tej umowy nie będziemy tego komentować. Szanują to dwie strony. Dla mnie to jest okej. Okay. Rozmawiamy i jak tylko dojdziemy do porozumienia, to o tym poinformujemy. No cieszymy się, bo ważny skutek, że tak powiem, rozmów, a nie same rozmowy. Proszę cię bardzo. Dokładnie. Tutaj uwaga, pytanie, uwaga, tak ciężko stwierdzić, czy nadal będzie normalność w cudzysłowie w Widzewie i czy będzie pan... To ja zadawałem, już było to pytanie. Tak to było, okej, okay, to przepraszam. Tak. Ja mam tutaj użytkownika, może Marcin Raczyński pyta, czy jakieś podmioty zalegają obecnie Widzewowi z tytułu umów sponsorskich. O pieniążkach na pierwszym drużynie będziemy mówili, bo to też jest pytanie. I jakie zarząd widzi pomysły i szanse na nowe źródła finansowania klubu? Poprzedni prezes uważał, że doszliśmy do tak zwanej ściany. Jeśli chodzi o zaleganie, to tak naprawdę jest dzisiaj kilkanaście podmiotów, które zalegają Widzewowi. Te kwoty są bardzo różne, od bardzo niewielkich do większych i my mamy procedury, które mają na celu skuteczne egzekwowanie tych należności. One są spowodowane różnymi rzeczami. Część tych należności, jeszcze tych, które z poprzednich lat są kwestią postępowań sądowych, bo skierowaliśmy sprawy w przypadku niektórych podmiotów też do sądu, jeżeli nie mogliśmy tych należności wyegzekwować, także tak jest i to bardzo mocno na tym pracujemy. Niektórzy sponsorzy mieli też o to pretensje, że dostawali powiadomienia z systemu, że na przykład zalegają, czy naliczane są odsetki. Ja oczywiście rozumiem, że dany sponsor może być gdzieś tam zirytowany to, że automat nalicza mu odsetki, natomiast po pierwsze jest to automat, jest taka w klubie procedura, po drugie też to nie jest pierwszy aspekt tej procedury, bo jest kilka szczebli wcześniej, w których przypominamy o tych należnościach, więc to nie jest też tak, że ktoś od razu dostaje powiadomieniem odsetki i na razie najlepiej sprawą do sądu. Natomiast no, takie sytuacje się zdarzają i będziemy chcieli te należności po prostu egzekwować. One są zgodnie z umowami, bo my jako klub tych umów dotrzymujemy. Okej, okay. Kolejne pytanie od Kretu, tu takie bardziej bym powiedział troszkę, jak to ująć, no może inaczej, przeczytam. Czy wróci normalność do klubu, jakkolwiek zwał, i czy nie będzie już prowadzonych wojen z miastem ani z kibicami? Ciężko tutaj, pewnie tutaj nawiązanie do Mateusza Drużdża. Jak pan to widzi? Znaczy odpowiem tak. Pewne sprawy, tak jak powiedziałem, wymagają trudnych decyzji i ja te decyzje też będę podejmował. Oczywiście zawsze, żeby one były zgodne z interesem klubu. Natomiast czy to oznacza wojnę, czy nie, ciężko mi ocenić. No nie wiem, operując przykładem, pytanie, czy dzisiaj Jagiellonia prowadzi wojnę z miastem, czy z operatorem stadionu o cokolwiek, czy walczy o normalność i reprezentuje interes klubu. Ja tego oczywiście nie oceniam, tylko podaję to jako przykład, bo każdy pewnie może mieć swoją opinię na swój temat. Kibice Jagiellonii mają swoją. Wielu kibiców Widzewa też miało swoją odnośnie tego, co się działo w ostatnich miesiącach. Ja na pewno nie jestem człowiekiem, który prowadzi politykę ognia i miecza.
Natomiast też nie będę unikał trudnych decyzji, bo jedno nie wyklucza drugiego. No tak bym odpowiedział na to pytanie, bo bardzo ciężko mi się odnieść do normalności, bo tutaj mamy z kolei skrajne pytania. Czy wróci normalność i czy by ta normalność była utrzymana? Więc no każdy też inaczej postrzega normalność. No dokładnie, dokładnie. Kolejne pytanie od Sebastiana. Wiem, że to nie prezesa działka, ale spróbuję zapytać, jak te rozmowy z dziewiątką i dziesiątką. Czy podpiszemy do kogoś do końca tygodnia, przyszłego tygodnia, przepraszam. Czyli rozumiem, że tutaj daję prezesowi 2 tygodnie luzu. Kupiłem sobie tydzień tym pytaniem. Kupiliśmy właściwie. Znaczy, tak jak powiem, rozmowy trwają. Znaczy, nam zależy bardzo na czasie, no bo chcielibyśmy jakby dostarczyć sztabowi czy temu zespołowi te wzmocnienia, ale też często to są zawodnicy, z którymi rozmawiamy na pozycji 9 czy 10, których widzę albo nie jest klubem pierwszego wyboru, albo przebywają na urlopie, bo niedawno skończyli swoje ligi, więc też są głową trochę w innych miejscach i wstrzymują trochę te negocjacje. My cały czas rozmawiamy o różnych opcjach, kontynuujemy tą pracę, która była wykonywana, bo to nie jest tak, że po zmianie zarządu jakoś tam, nie wiem, pojawiły się cudownie nowe listy transferowe. Pracujemy nad tymi samymi, można powiedzieć, nazwiskami, o których rozmawialiśmy jeszcze kilka miesięcy temu. Znaczy analizowaliśmy, czy oni mogą dołączyć do Widzewa, oni byli obserwowani na żywo i na wideo. Proces scoutingowy tutaj był w wielu przypadkach pełen, więc mówię, ciężko mi się bawić we wróżkę, bo to bardzo różnie bywa, chociażby ta dzisiejsza sytuacja z testami medycznymi Antoniego Klimka, które uważam, że zasadnie potrwają trochę dłużej. Więc no, mogę zadeklarować, że tak, a potem wydarzy się coś nieprzewidywanego. Ja pamiętam transfer Christophera Hansena, który utknął nam wtedy w Norwegii przez to, że wrócił z Meksyku i miał stwierdzony COVID, więc okazało się, że nagle transfer przeciągnął się chyba o 1,5 tygodnia, tam o 10 dni, więc kolejne. I bardzo dużo jest takiej sytuacji. Kolejne pytanie tutaj o nadchodzący transfer Luisa Silvy. Mhm. Pyta Jarosław Chrzewski, jaka jest geneza i reset tego transferu? Zawodnik ten bowiem na skrótach z meczów Ligi Cypryjskiej wygląda nie słabo, ale po prostu tragicznie i według mnie nie powinien, powinien zostać odrzucony na wstępnym etapie selekcji. No ciężko odnieść się do tutaj tak fachowej opinii, w sensie fajnie, że kibice też nawet skróty meczów oglądają. Oj, to tutaj na Widzewie to mógłby pan się zdziwić. Ta, tutaj. Nie, no ja wiem, no ja pamiętam jak kibice po jakieś zdjęcia, w których ja występowałem jako po prostu kawałek ręki, a kibice poznali mnie po zegarku, więc jakby to się przyzwyczaiłem do tego. Natomiast i to jest też fajne i to jest fenomen tego klubu. Wielkość znaczy, klubu, prawda? Dokładnie. To mówię, ja uważam, że cały czas powinniśmy to szanować. Zresztą a propos tej wielkości, to ja właśnie odświeżyłem 4810 sprzedanych karnetów. Uf, to jest wow, po prostu. To tak tytułem... Możemy już rekordu pogratulować oficjalnie. Tak. Już pytanie, jak skończymy, jak on będzie wyglądał, jak skończymy naszą rozmowę, jak on też będzie wyglądał rano, bo powiem szczerze, dzisiaj ta piątka z przodu okazuje się chyba realna, bo bijemy ten rekord jutro do 12, więc wypada tylko wszystkim nam pogratulować. Natomiast odpowiadając na pytanie odnośnie Luisa Silvy, znaczy ja mogę powiedzieć, że wiadomo, jakby jest pewien proces scoutingowy. Ja oczywiście jak otrzymałem profil, no to oczywiście pierwszy rzut mówię, ok, to ja chciałbym poznać uzasadnienie bardzo dobre tej decyzji, no bo oczywiście na pierwszy rzut oka bierzemy zawodnika, który gdzieś tam jest w Ligi Cypryjskiej. Dla mnie jest on, ta liga nie jest jakoś super znana. Mówimy o zespole, który z tej ligi został relegowany spad z niej sportowo, więc wątpliwości są naturalne. Natomiast Luis Silva przeszedł pewien proces scoutingowy, był oceniany przez dyrektora sportowego, dyrektora czy koordynatora scoutingu, czy też cały sztab szkoleniowy, Janusz Niedźwiedź też wydał swoją opinię. Tak, wszyscy ci ludzie dali zielone światło. Więc te wytłumaczenia, czy ten jakby ten pomysł, raport, który otrzymuję, on jest kilkunastostronicowy, tak jak powiedziałem, jakby mnie przekonuje co do tego ruchu, bo oczywiście jedna rzecz to wycinki, można mieć jakąś tam subiektywną opinię, ten zawodnik był oglądany kilkukrotnie. Według jakby oceny sztabu czy dyrektora sportowego i scoutingu pasuje on do modelu gry. Jest to zawodnik lewonożny, z dosyć dobrym podaniem otwierającym, mający też inklinacje ofensywne, grający w trójce stoperów, więc pasujący pod to, jak my gramy i w jaki sposób chcemy grać.
Więc no zobaczymy, czy podpisały się pod tym wszystkie osoby, które podpisać się powinny. Trzy zielone światła, więc jedziemy i finalizujemy ten temat. Czyli ja teraz chyba z tego, co widzę, mam ostatnie pytanie tutaj bardziej na privie, ale zadam, bo muszę. Prezesie, czy dalej będą ukrywane sparingi i gracze, którzy strzelili bramkę, bo jak widać, nic to nie daje, zwykły kibic tym żyje. Pozdro. No tak, mityczne sparingi. Znaczy tak, znaczy, słuchajcie, no to jest decyzja sztabu. Ja powiem szczerze, ja bym wszystkie sparingi tam pozamykał i treningi, bo to tylko rodzi niepotrzebne domysły, aczkolwiek rozumiem, że kibice chcą oglądać nawet te sparingi, czy analizować, to jest dla mnie naturalne. Więc dlatego na pewno zostajemy na razie przy tym modelu, że jeden trening jest otwarty zawsze w tygodniu dla kibiców. Natomiast jeśli chodzi o sparingi, no to zawsze to jest indywidualna decyzja sztabu jednego i drugiego zespołu. Czasem to jest decyzja, że jeden sztab, czasem oba sztaby nie chcą publikować. Ja wiem, że w niektórych przypadkach rodzi to jakąś szyderę, ale mówię, zostawiam tą decyzję zazwyczaj trenerom. Patryk, pozwolić jeszcze, bo tutaj pod naszym postem jeszcze kilku kibiców zadało pytanie dopiero co i tak na szybko jeszcze chciałem, bo tutaj widzę jeden kibic ma takie pytanie. To ty zadaj te pytania, a ja tylko napiszę tutaj do Michała, czy jest w ogóle Michał na WhatsAppie i będziemy wiedzieć, czy można mu oddać głos. Dobra, panie prezesie, to kibic Remi 1899 pyta, ja mam pytanie o ceny karnetów. Ja mam miejsce na A3, ale w jednym ciągu krzesełek co A2 i miejsce obok mnie kosztuje 510 zł, a moje 630. Jaki sens ma taki podział sektorów? Przecież to jest niesprawiedliwe. Ja bym musiał dokładnie zobaczyć, o jakie miejsca chodzi i jaka to jest sytuacja, bo my tak naprawdę ten cennik mamy, jak wszyscy wiemy, bardzo rozbudowany. Też są różne zniżki, które przysługują za różne rzeczy. Więc powiem szczerze, nie jestem gotowy, czy nie czuję się na teraz kompetentny, żeby odpowiedzieć dokładnie na to pytanie. Musiałbym po prostu zerknąć cennik, zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. Jasne. I czy ten system właściwie na przykład nalicza, bo to też może być na przykład jakiś błąd. Jeżeli tak jest, to warto napisać na maila, który obsługuje Dawid Sobieski, który odpowiada za ticketing i on wszystkie tego typu wątpliwości też rozwiązuje, bo być może też zdarza się, nie wiem, na przykład błąd techniczny i nie wiem, jakaś zniżka nie jest naliczona, no różnie bywa. Oczywiście, zachęcamy do kontaktu z klubem. Jacek 727 pyta, czy klub ma jakiś pomysł, aby przeciwdziałać osobom, które kupują karnety, a potem sprzedają je drożej? No jest, widzimy ten problem, to nie będę ukrywał, dlatego też ostatnio poprosiłem ja bezpośrednio, żeby w komunikacji też zwracać na to uwagę, czy to w mediach społecznościowych, czy w komunikatach przypominać, uczulać kibiców, jak ten proces wygląda i że jakby klub nie legitymizuje, w żaden sposób nie popiera tego typu. Pojawiają się różne pomysły na to, jak uszczelniać ten system. Nie ma idealnego rozwiązania, bo nie wszystkie rzeczy gdzieś tam przewidzimy. Moim zdaniem te rozwiązania, które są dostępne też na rynku, nie są idealnie, w sensie żaden z nich nie przekonało do tego, że ten system będzie w 100% szczelny. My na pewno uszczelniamy bezpieczeństwo, jeśli chodzi, nie wiem, o podrabianie chociażby biletów czy kodów. Tak, więc tutaj systemowo staramy się chociażby przez znaki wody na biletach to uszczelniać. Natomiast tak, znaczy to, co na pewno możemy robić i chcemy robić jako klub, to zwracać uwagę kibicom, żeby uważali, nie podawali swoich danych osobom, które nie są sprawdzone, kontaktowali się z klubem i korzystali przede wszystkim z systemu biletowego do zakupu miejsc, bo to jest trochę też prawo popytu i podaży. Ja rozumiem, że wielu kibiców chciałoby ten karnet nabyć, być może nie mając do tego możliwości, ale tak jak mówię, ja zachęcam jednak, żeby spróbować łapać te okazje, jeśli chodzi o bilety, które czy karnety, które się pojawiają, no bo mówię, niestety zdarzają się osoby nieuczciwe, które chcą kibiców Widzewa też wykorzystać i zachęcam do tego, żeby tutaj bardzo mocno uważać na jakieś odkupowanie kodów, biletów, karnetów, miejsc, raczej system biletowy. Jasne, prezes przestrzega was. Użytkownik Piotr pyta, jak wygląda kwestia sponsora strategicznego, ale to sobie już tutaj odpowiadał na to pytanie. Użytkownik Robert pyta, cytuję dosłownie, kiedy wynosimy się ze stadionu w nawiasie biura?
No i to jest ciekawe, bo się trochę wynosimy i się nie wynosimy. W sensie komunikat trochę był, tak trochę otworzył bardzo wiele pól do interpretacji. Konkretnie jest tak, że po prostu część biur przenosi się w tym do końca tego miesiąca, czyli do końca czerwca, przenosi się do Forum 76. Natomiast te pomieszczenia, w których chociażby ja się obecnie znajduję, będą wykorzystywane przez sztab szkoleniowy pierwszego zespołu, gdyż obecnie sztab szkoleniowy pracuje w pomieszczeniu szatniowym bez nawet dostępu do okna czy do światła dziennego, więc do tych pomieszczeń, z których biurowych, z których my korzystamy, przyniesie się pion sportowy i trenerzy. My przenosimy się do biur, więc zyskujemy po prostu większą przestrzeń, więc z Widzewa czy ze stadionu za bardzo nikt się nie wynosi na dzisiaj, my będziemy korzystać z tych przestrzeni i plus oczywiście dzień meczowy, tak? Będziemy oczywiście korzystać z tych przestrzeni podczas organizacji dnia meczowego, więc nie będzie jakichś najemców, którzy zajmą te przestrzenie. Najemcą cały czas będzie Widzew. Czyli można powiedzieć, że sport zostaje w pełnym składzie na stadionie, a organizacja tylko Dokładnie. Na dzień powszedni, że tak powiem, przeprowadza się. Dokładnie, tak. Dokładnie tak. Michał Dudek pyta, panie prezesie, czy transfer napastnika jest na ostatniej prostej? No tak jak już wcześniej powiedziałem, na pewno mocno nad tym tematem pracujemy, czy jest na ostatniej prostej, zobaczymy, tak jak mówię, chcemy, no czujemy tutaj potrzebę wzmocnienia, to nikt chyba tego nie ukrywa, więc chcielibyśmy, aby to był zawodnik, który nie będzie tylko uzupełnieniem, tylko podejmie rywalizację z Jordim. Bo też cały czas liczymy na to, że Jordi da nam tą jakość, którą pokazywał w pierwszej rundzie, więc chcemy, żeby też była rywalizacja na tej pozycji, to jest normalne. Staramy się, żeby to byli zawodnicy, którzy wzmocnią ten zespół, więc tutaj akurat uważam, że cierpliwość popłaci, mam taką nadzieję i to się nie wydarzy szybko, chociaż chcielibyśmy jak najszybciej. Czyli warto czekać, a może ja dopytam tak jeszcze od siebie, to brane są pod uwagę bardziej opcje krajowe, że tak powiem, czy zagraniczne? I jedne i drugie. Tak, jasne. No dobra, to tutaj byśmy już chyba zamknęli ten blok pytań. Patryk? To ja jeszcze dopytam, ten Luis Fernandez z Wisły to przyjdzie czy nie przyjdzie? Jego trzeba pytać. No, 50 na 50, on chce, my nie. Nie, śmieję się. Znaczy, oczywiście Luis Fernandez znajduje się na naszych listach, natomiast nie jest to dzisiaj zawodnik pierwszego wyboru na tą pozycję dla nas. Okej, to ja wpuszczę Michała. Nie wiem, czy Michał ma jakiś problem. Słyszy tylko prezesa, nikogo więcej. Także Michał, czy ty słyszysz mnie teraz? Czy jest okej? Jest okej, chyba. Jeżeli jesteś, to mów. Michała chyba nie ma. Jest jakiś problem z mikrofonem chyba. Właśnie napisałem do Michała, żeby mówił. Z tego co wiem, słyszy tylko prezesa i nikogo więcej. To może inaczej. To wiem, że kolejną osobą był Łukasz Jóźwiak, także Łukasz Jóźwiak, zadaj swoje pytanie do prezesa i za chwilę spróbujemy jeszcze raz z Michałem. Słychać mnie? O, teraz tak. O, teraz. O Boże, dziękuję w końcu. Ja nie daję rady chyba w nowoczesnych technologiach. Cześć Michale, dziękuję, że mogę zadać cześć, pytanie. Cześć. Ja mam dwa pytania tak naprawdę, albo więcej, ale na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to płaszczyzna budżetowa. Ja przeglądałem kilka razy budżety klubu i nigdy nie widziałem, aby one były oparte o wskaźniki, które w moim zdaniem są najbardziej miarodajne, przynajmniej przy spółkach. Pierwsza rzecz to, czy mógłbyś powiedzieć, jaki wynik EBITDA Widzew osiągnął i jaki planuje osiągnąć na najbliższym czasie? No bo to jest jakby pytanie, które opiera się również o to, czy Widzew będzie w końcu miał zdolność do generowania jakiejś gotówki i rozpoczęcia odkładania jakichś środków na inwestycje, no bo wiemy doskonale, że dzisiaj mamy duże kłopoty, głównie z tego powodu, że przez lata nigdy to nie było jakby priorytetem Widzewa, a powinno być i pewnie gdyby
trochę spokojniejsza polityka i większy nacisk na gromadzenie kapitału, to dzisiaj może byśmy byli w dużo lepszej sytuacji. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, to chciałem zapytać, czy kojarzysz albo wiesz, jak wyglądała nasza rentowność? Pytanie, czy w ogóle rentowność klubu liczy się jako rentowność pod kątem kapitału czy aktywów? No rozumiem, że pewnie bardziej kapitału. To druga kwestia. A trzecia, już jakby dotycząca innej płaszczyzny, to płaszczyzna z sektora A6, A7, czyli karnety Super VIP, tam gdzie zgromadzony jest między innymi Widzewski Klub Biznesu, do którego mam przyjemność należeć, bo to jest jedna z fajniejszych inicjatyw, jaka wokół Widzewa funkcjonuje. I doszły mi słuchy, jakbyś mógł to potwierdzić, bądź zaprzeczyć, że planowana jest rozbudowa tej strefy, platformy, która mogłaby pomieścić jeszcze więcej osób. I jeżeli tak, to pytanie, jak wy sobie to wyobrażacie jako klub, ponieważ ja nie ukrywam, jako osoba, która miała okazję spędzić sektor VIP na kilku stadionach w Polsce i przyznam szczerze, że ten Widzewa wygląda najbardziej słabo pod kątem miejsca, przestrzeni, tego, żeby wziąć w rękę talerz zupy i móc w ogóle gdzie ją zjeść, ponieważ no, nie ukrywajmy, nasz sektor VIP-owski wygląda fatalnie, jeżeli chodzi o tą przestrzeń pomiędzy jedną a drugą przerwą. I czy klub rzeczywiście planuje tam dopchać jeszcze kilkaset osób? To odpowiem od ostatniego pytania. Jest taka możliwość rozbudowy, w sensie plany tego na to pozwalają. Jak również Jacek Ferzyn, jako architekt, potwierdził to, że było to zakładane, jest taka możliwość. Chcielibyśmy z niej korzystać, bo wiemy, że na Widzewie tak naprawdę każde krzesełko jest na wagę złota. Natomiast to, o czym ty mówisz, jeśli chodzi o ciasnotę, tak, potwierdzam, to jest ogromny problem na Widzewie. Zarówno jeśli chodzi o ciasnotę, jak i w ogóle wykorzystanie tej przestrzeni w ogóle w jakikolwiek sensowny sposób, bo po prostu tego miejsca jest za mało. No więc niestety będzie to kompromis, natomiast tak jak rozmawialiśmy trochę o rozbudowie tego stadionu, no staramy się znaleźć jakiekolwiek miejsce jeszcze dodatkowe, jakie będzie możliwe, natomiast będziemy starali się też ten komfort, o którym mówisz, zapewnić. Także tak, mogę potwierdzić, że jest taki plan, zobaczymy, czy uda się go wdrożyć jeszcze w tym roku, no bo jest dużo formalności, którym za tym stoi, natomiast jakby architektonicznie jest taka możliwość i chcielibyśmy z niej skorzystać. Jeśli chodzi o pytanie bardzo, bardzo dokładne, to tylko tak rzucając kibiców. Halo, Michał? Operacyjny. Halo, słyszymy się? Przepraszam, to był u mnie jakiś jet lag, także jest okej. No tak, żeby rzucić jakby background EBITDA, to jest zysk operacyjny, tak, przed jeszcze obliczeniem, czy earning before interest, taxes, amortization, debt, przyznam się, nie pamiętam teraz. Natomiast jakby jest to zysk operacyjny właśnie przed liczeniem tych odsetek od zobowiązań, podatków, etc. Więc tego dotyczy pytanie. Nie posługiwaliśmy się tym. Zgadzam się, że to jest jakiś taki realny wskaźnik, który pozwoli na to, żeby powiedzieć, ok, tyle mamy zysku operacyjnego pod koniec roku, więc tyle jesteśmy w stanie odkładać pieniędzy, czy generować tego cashu, czyli tej po prostu twardej gotówki. Nie było to faktycznie, to faktycznie prowadzone ani raportowane. My teraz zmieniamy ten okres obrachunkowy, więc będziemy raportować do końca czerwca, więc ja jeszcze nie mam pełnych danych. No, cyrkulujemy, że będziemy gdzieś w okolicach zera, może z lekkim plusikiem, więc ale mówię, nie chciałbym na razie strzelać jakby kwotami, no bo na to jeszcze przyjdzie czas i to będziemy przedstawiać. Nie chciałbym też nieświadomie wprowadzić błąd. I przyznam się, Michał, drugiego twojego pytania nie złapałem, jakbyś mógł powtórzyć, w sensie tego środkowego. Michale, pytałem o ROE, czyli to, jak nasz wskaźnik rentowności, czy on jest blisko jedynki, czy jesteśmy poniżej? Powiem szczerze, tego nie wiem. Tu uczciwie mówię, tego to musiałbym sprawdzić. Jasne, rozumiem, ale mimo wszystko dziękuję za wszystko. To w takim razie Łukasz Jóźwiak. Michał, to wszystko, tak? Dobrze słyszałem? Tak, bardzo dziękuję. Okej, nie ma problemu. Dziękujemy Ci również. Łukasz Jóźwiak, nie wiem, czy nas słyszysz. Byłeś kolejną osobą, która zgłosiła się do głosu. Wiem, że czekałeś długo, natomiast no, taki dzisiaj mamy klimat, że Widzew bije rekordy karnetowe, a prezes liczbowe na Red Roomie. Łukasza chyba nie ma. W takim razie Łukasz Bojanowski, jeszcze raz witamy. Dawaj. Witam Was jeszcze raz. Słyszymy się dobrze? Tak, tak jest.
Ja mam jeszcze pytanie, bo tak jak prezesie nie słuchał dzisiaj prezes wypowiedzi ex-prezesa z Gol.pl, a tam padło coś ciekawego, że na ostatniej radzie nadzorczej ex-prezes powiedział taką anegdotkę, że w pewnym momencie sobie, można powiedzieć, tak żartowaliście, tak śmieszkowaliście z ludzi z rady nadzorczej. Jak to prezes może opowiedzieć, jak to tam śmieszkuje się? Tak jak mówię, to mnie jest bardzo ciężko. Nie znam kontekstu, o którym myślał Mateusz, bo rozumiem, że to pytanie jest w jakimś tam sensie elementem jakiejś jego większej czy dłuższej wypowiedzi. Ciężko mi się do tego odnieść. Znowu, może nawiążę do tego, co jest myślę, że normalne. Z Mateuszem, tak jak powiedziałem, jesteśmy kumplami, mamy dobrą relację i mieliśmy też podczas współpracy i bardzo często reagując gdzieś tam na stres czy ogromnej ilości pracy, no mamy dosyć podobne poczucie humoru, więc ta szydera w klubie sportowym jest obecna zarówno z piłkarzami, z trenerami, czy ze współpracownikami, czy też między nami. Także no, nie wiem, tak mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo ciężko mi się odwołać, tak jak mówię, do wypowiedzi, której nie słyszałem, nie wiem do końca dokładnie czego dotyczyła. Okej, to ja mam tutaj jeszcze jedno pytanie, które przeoczyłem, przepraszam. Mam zapytać o sztab szkoleniowy, czy będą podpisywane nowe kontrakty, bo na przykład trener Woźniak ma tylko do końca miesiąca i o ile procent wzrosną ceny lóż? Nie wiem, czy to pytanie było, bo tych pytań było już tyle, że ciężko mi się tutaj odnieść do wszystkiego. To jeśli chodzi o kontrakty, no to wiemy doskonale, którym trenerom się kończą kontrakty. Te rozmowy już trwały. A jeśli chodzi o naszą propozycję i będziemy sukcesywnie komunikować, jaki będzie kształt sztabu, zarówno jeśli chodzi o przedłużenia kontraktu, jak i o potencjalne wzmocnienia, także tutaj na razie nie chciałbym zdradzać więcej. Jeśli chodzi o loże, odpowiedź na to pytanie jest trochę bardziej złożona niż tylko o ile procent, bo my w ogóle zmieniamy sposób liczenia czy wyceny lóż. Do tej pory to było tak trochę jak w komunie, że każda loża kosztowała X, tak? No i czy ta loża miała 10 krzesełek, czy miała 19 krzesełek, czy miała 20 metrów kwadratowych, czy 40 metrów kwadratowych, cena była taka sama, co uważam jest skrajnie nieuczciwe. Dlatego od tego roku wprowadziliśmy system, który bierze, tak jak jest na wielu zresztą stadionach, który w przypadku wyceny loży bierze pod uwagę umiejscowienie tej loży na stadionie, metraż czy liczbę krzesełek, która jest przypisana do loży. Czyli loża, która znajduje się w miejscu centralnym, ma, nie wiem, 19 krzesełek i 20 kilka metrów kwadratowych, jest droższa od tej, która znajduje się z boku stadionu, ma 20 metrów i 10 krzesełek. Więc te ceny versus ten rok są bardzo różne. Niektórzy mają kilkuprocentową podwyżkę, niektórzy mają bardzo wysokie podwyżki. Wszystko zależy od tego tak naprawdę, w jakim miejscu znajduje się loża, jaki jest jej metraż. My rozmowy z najemcami rozpoczęliśmy już w lutym. Odbyliśmy spotkania praktycznie ze wszystkimi najemcami. Przedstawiliśmy im tą propozycję, omówiliśmy ją i teraz umowy są podpisywane, więc nie jestem, ciężko mi odpowiedzieć, że nie wiem, loże wzrosło 20%, bo w ogóle zmieniliśmy system wyceny. Panie prezesie, bo te cały czas te pytania kibice nam wysyłają i spływają. Jest jedno pytanie od Tomek Kurowski, kibic Widzewa, pyta, czy kibic z Wałbrzycha bez karnetu będzie miał szansę na kupienie biletu na derby, czy to tylko pobożne życzenie? Pozdrawiam. Jeżeli ma dobry refleks i będzie miał trochę szczęścia, to myślę, że tak. To znaczy na pewno bardzo cały czas będziemy starali się rozwijać, też komunikować, przypominać o systemu zwalniania miejsc, no bo tak naprawdę na każdy mecz dzięki temu systemowi pojawia się w wolnej sprzedaży 3,5, czasem nawet 4,5 tysiąca karnetów, tak mniej więcej te liczby się wahają. Też w przypadku meczu z Legią ta liczba była dość wysoka, chyba w okolicach 4 tysięcy, nie chcę teraz skłamać. Natomiast te bilety wpadają. Na pewno warto czekać i sprawdzać do ostatniego momentu, bo okazuje się, że pojedyncze oczywiście sztuki, ale tuż przed meczem też wpadają do sprzedaży, więc warto na to polować, więc ja myślę, że szansa jest jak najbardziej. Czyli trzeba być szybkim jak Jordi Sanchez i sprytnym jak dokładnie. Panie prezesie, dokładnie. Czerwono-biało-czerwony pyta, czy jest w klubie osoba odpowiedzialna za adaptację i pomoc dla nowych graczy zagranicznych? Nie ma jednej osoby, te kompetencje są podzielone pomiędzy
kierownika, a kitmenów. Oni odpowiadają za to, żeby zawodnicy poczuli się dobrze. Wyciągnęliśmy na pewno wnioski, jeśli chodzi o to, jak wprowadzamy zawodników, i pamiętam sytuację z Jordim Sanchezem rok temu. Dzisiaj mogę powiedzieć, że kiedy spotkałem się podczas testów medycznych z naszym nowym środkowym obrońcą i jego agentami, dostałem informację, że po raz pierwszy spotkali się z tak kompleksową informacją ze strony klubu odnośnie tego, jak mogą, nie wiem, zacząć życie, można powiedzieć, w Łodzi czy w Widzewie. W ostatnim roku zatrudniliśmy chociażby firmę doradczą, która doradza w kontekście podatkowym piłkarzom. Także te obowiązki są rozproszone. Nie ma jeszcze jednej osoby, nie stać nas na to, żeby to była jedna, tylko dedykowana dla nich osoba. Natomiast staramy się gdzieś, żeby te obowiązki były rozłożone pomiędzy kilka osób. Czyli jest jakiś tam progres, nazwijmy to. Ten sam czerwono-biało-czerwony. Tak, tak. Ten sam czerwono-biało-czerwony dopytuje prezesa, jak prezes radzi sobie, jak to nazwał, work-life balance. Po zmianie stanowiska oczywiście. To znaczy, tak, radzę sobie tak samo jak wcześniej, czyli mam work-work balance, tak naprawdę. Myślę, że w tym kontekście bardziej. Radzę sobie dzięki mojej wspaniałej rodzinie, mojej narzeczonej Róży. Moja córka, mimo że jest malutka, jest bardzo dla mnie wyrozumiała. Dziewczyny po prostu uczestniczą w życiu klubu, taka jest kolej rzeczy, bo niestety w domu, chociażby dzisiejszy dzień pokazuje, wyszedłem o godzinie 7 rano i szybko jeszcze do niego nie wrócę, także są dla mnie bardzo wyrozumiałe i za to im chciałbym podziękować, bo bez nich nie byłbym w stanie pracować w Widzewie niezależnie od roli, bo jestem chorobliwie ambitnym człowiekiem, więc ja jakby nie potrafię pracować inaczej, to też być może moja czasem wada. Natomiast tak sobie radzę. No. Work balance raczej. Tego, no co zrozumiałem, rozmawia pan z nami z siedziby klubu. Oczywiście, tak. No to słaby ten balans w prezesie. No, słaby. Ale ostatnie spotkanie skończyłem 18:45, więc 15 minut potrzebowałem helikopter, żeby dostać się do domu. Więc tak, jestem jeszcze w klubie. No my też nie pomagamy w tym balansie, no ale co zrobić? Życie. Jak się bije rekordy, to trzeba. Tak jest. Chwileczkę, bo Janek, mam takie pytanie tutaj od kibica. Czy klub skupi się generalnie na swojej robocie, jak się wyraził, czy znowu na wytykaniu coś osobom, które są obok klubu, nazwijmy to? Ja myślę, że to jest kolejny raz tak trochę pytanie dotykające tej normalności, tej definicji wytykania. No, jakby ciężko mi odnieść się do tego. No, tak jak mówię znowu, są pewne rzeczy, których ja nadal nie będę tolerował i to się nie zmieni. Czy będziemy wytykać? Ja nie jestem człowiekiem, który chce wytykać. Raczej zresztą te osoby, które mnie znają, wiedzą, że raczej jestem człowiekiem bardzo, bardzo stonowanym czy takim... Raczej staram się być obiektywny, więc mało emocjonalny też, więc nie podejmuję decyzji czy impulsywnie, czy pod wpływem jakiejś jednej emocji. Natomiast mówię, pewne decyzje będę musiał podejmować i będę podejmował. Ktoś mnie z tego powodu nie będzie lubił, ktoś mnie z tego powodu będzie krytykował, rozumiem to. Dopóki te decyzje będą dobre dla Widzewa, myślę, że będę mógł być w tym klubie. Jeśli tak nie będzie, no to sam właściciel podejmie decyzję. Prezesie, ja zapytam, bo w sumie o tym nie rozmawialiśmy, o te kwestie sportowe, które się wydarzyły na wiosnę. Jak pan tak prywatnie na to patrzy? Czy trochę zespołowi, klubowi, jak Widzew, nie przystoi przygrać tyle razy z rzędu u siebie na stadionie, tym bardziej takim stadionie z taką publiką? I czy gdzieś tam przejawia się myśl, że może się to powtórzyć znowu w najbliższym sezonie? Ma pan taką już lampkę rezerwową, że tak powiem, która mówi, że coś tu nie do końca gra i być może będzie trzeba zrobić, nie mówię, że tak ma być oczywiście, bo sam jestem team niedźwiedź mimo wszystko, ale czy ma pan taką lampeczkę zapaloną, że jednak tutaj trzeba mieć rękę na pulsie i po prostu monitorować, bo te wyniki, umówmy się, na koniec nie napawają optymizmem. Mam nadzieję, że tu się coś jednak mimo wszystko wydarzy dobrego i pozytywnego, bardzo w to wierzę. Bo też terminarz, no znamy, na pewno pan widział szybciej niż my. Tak. No,
można powiedzieć, że będzie bitwa za bitwą na początku. No, ale myślę, że tak jest w Ekstraklasie. Znaczy nawiązując do tej serii, no to nie ma co się, to nie ma co się czarować. Ja po prostu jestem wściekły, że taka seria się wydarzyła i po prostu mnie osobiście jako Gipcowi jest wstyd, że przegraliśmy tyle meczów u siebie, zarówno pod rząd, jak i w ogóle w kontekście całego sezonu. Myślę, że nikt nie chce być autorem takich niechlubnych rekordów. Na pewno znam trenera Niedźwiedzia i myślę, że on jest też jednym z pierwszych, który również nie chce mieć takich rekordów. To jest człowiek przeambitny. Więc no, mamy dwie drogi, albo zawsze oczywiście można pozwalniać wszystkich w klubie z prezesem, trenerem, dyrektorem sportowym i wszystkimi na czele, albo można zatrzymać się i poświęcić dużo czasu, co my zrobiliśmy, żeby zidentyfikować sobie, gdzie jest problem i wyciągnąć wnioski i dać sobie czas na to, żeby poprawić. Ja uważam, że trener i sztab wykonują całościowo przez ostatnie 2 lata, kiedy razem współpracujemy, bardzo dobrą pracę. Janusz Niedźwiedź jest najlepszym trenerem merytorycznie, z jakim miałem okazję pracować. Jest na pewno trenerem, który wkłada to ogrom serca. Myślę, że widzi, jakie błędy też popełnił sztab, jakie popełniliśmy my jako klub. Mamy zidentyfikowane kilkanaście rzeczy, które moglibyśmy zrobić lepiej w kontekście tej ostatniej rundy. Od ruchów transferowych przez kwestie organizacyjne w pracy. Więc na pewno nie chcę mówić, że zapala mi się jakaś lampka, bo ona po prostu mryga, świeci na czerwono już od drugiej porażki pod rząd, więc ona cały czas mryga. Natomiast ja bym życzył sobie, żebyśmy nie musieli w żaden sposób podejmować decyzji. Ja ufam Januszowi że i sztabowi, że wyciągną odpowiednie wnioski, bo wiem, jak rozmawialiśmy. Wiemy, że musimy wzmocnić sztab, wiemy, że musimy wzmocnić zespół. No i zobaczymy, a to, że będzie bitwa, no to na pewno od pierwszego meczu, niezależnie od tego, szanując oczywiście rywali, niezależnie od tego, czy pierwszym rywalem będzie Puszcza, czy ktokolwiek inny, no to my musimy po prostu ten pierwszy mecz u siebie wygrać, bo to jest po prostu tylko powielanie fatalnej serii, którą dzisiaj mamy na własnym stadionie. A cieszy się pan z tych derbów już w czwartej kolejce? Nie ukrywam, że chciałem, żeby były minimalnie później. Tak rozmawialiśmy z Ekstraklasą, żeby gdzieś tam na początku września spróbować je zorganizować, ale wiem, jak trudne było w tym roku złożenie terminarza. Ja się co do zasady z derbów cieszę, to jest wielkie święto, to są takie mecze, na które się czeka, my w klubie na nie czekamy, kibice na nie czekają, więc fajnie, że w ogóle te derby będą. Ja się osobiście cieszę, że udało się przychylić do naszego wspólnego wniosku z Ruchem Chorzów, żeby ten mecz w Chorzowie odbył się w drugiej części sezonu, czyli była możliwość rozegrania tego meczu na Stadionie Śląskim. Cieszę się też, że gdzieś tam jakieś drobne nasze sugestie czy prośby odnośnie poszczególnych meczów, nie wiem, z Legią chociażby też zostały uwzględnione w tym terminarzu, więc myślę, że to jest, mówię, oprócz tego, że pewnie wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby ten mecz derbowy był może chociaż 2 tygodnie później, żeby to nie był okres wakacyjny, tylko początek września, no ale tak wypadło, nie dało się tego zrobić, myślę, że lepiej. Myślimy, panie prezesie, że nawet okres wakacyjny tutaj nie przeszkodzi, żeby stadion nasz pękał przy pomocy. Wiadomo, ale to jest już takie, nie wiem, to trochę rozmawiamy sobie o życzeniach, wiadomo, tak jak mówię, no teraz też mieliśmy ten komfort, że my jako klub już utrzymaliśmy się w lidze, też nauczyliśmy się pracy w Ekstraklasie, z Ekstraklasą, więc odpowiednio wcześniej też rozmawialiśmy z odpowiednimi ludźmi, jak możemy to poukładać, wiem, że też rozmawiały inne kluby, my rozmawialiśmy z innymi klubami, jak niektóre mecze sobie poukładać, więc wspólnie rozmawialiśmy z Ekstraklasą o różnych rozwiązaniach, oczywiście pod koniec dnia oni musieli wziąć pod uwagę milion czynników, pod uwagę układając ten terminarz, ale no ja osobiście no, cieszę się, że pewne sugestie zostały wzięte pod uwagę. Panie prezesie, tutaj kibic ma jeszcze pytanie odnośnie współpracy z ŁKA. Czy będzie kontynuowana? Jeśli tak, to czy możemy liczyć na branding jednego ze składów? Spółka realizowała naprawdę super pomysły z majorem Kubalem, generałem Andersem, tak, czy kapitanem Warszycem. Może skład z wizerunkiem Smolaka, Rusturlita? No, wiem też, że ŁKA miała chociażby taki projekt ze Skrą Bełchatów, z tego co kojarzę, więc to jakby nie jest nowym nawet w przypadku klubów sportowych. Jesteśmy jeszcze przed spotkaniem z Łódzką Koleją Aglomeracyjną, więc nie wiem tego dokładnie, jak będzie. To znaczy my mamy jeszcze obowiązujący kontrakt do grudnia, do końca grudnia, więc to jest jakby spotkanie dotyczące bieżącej współpracy.
Myślę, że zaproponujemy to, aby jeden ze składów bądź też jakaś forma tego była, bo to jest na pewno ciekawy pomysł. Wiem też, że na początku współpracy były pewne obawy, jeśli chodzi, bo rozmawialiśmy o tym od samego początku, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tych pociągów, tak bym powiedział. To się nie ma co czarować, ten sam problem mieliśmy w przypadku autobusu. Autobus udało się zrealizować, więc dlaczego nie spróbować zrealizować kwestii pociągu? Darek Adams pyta, czy trener w nadchodzącym sezonie będzie miał wpisane w cele konkretne liczby minut dla zawodników z Akademii. Czy większa inwestycja w pierwszą drużynę oznacza mniejszy budżet dla Akademii? Wcale nie oznacza mniejszego budżetu na Akademii większa inwestycja. Po prostu te środki są inaczej rozlokowane, trochę zmieni się struktura organizacyjna. Natomiast też uspokoję, być może nikt nie będzie likwidował drużyny rezerw, bo też takie głosy widziałem, czy do mnie docierały. Nikt nie będzie, nie wiem, rezygnował z walki w Centralnej Lidze Juniorów U19, więc to się na pewno nie zmienia i będziemy chcieli o tym z Maciejem powiedzieć na początku lipca w kontekście strategii, bo myślę, że ważnym aspektem jej będzie Akademia i tu najdokładniej, jak będziemy mogli, będziemy chcieli to wyjaśnić. Jeśli chodzi o cele dla trenera Niedźwiedzia, trener Niedźwiedź je usłyszy. A nie będziemy konkretnych celów komunikować na zewnątrz, bo to jest, uważam, tak jak też mówiłem na konferencji prasowej, trochę domena klubu. My chcemy przedstawić strategię kierunkową, jeśli chodzi o konkretne liczby, ilości minut młodzieżowca, niemłodzieżowca, zawodników z Akademii, to o tym dowie się trener i sztab. Okej. Okay. Kibic Robert pyta, kiedy najbliższa konferencja prasowa? Nie wiem, czego by miała dotyczyć, to takie pytanie. Na pewno mamy zaplanowaną konferencję, tak jak powiedziałem już na początku lipca, mówię przełom czerwca i lipca, jeśli chodzi o prezentację strategii. Tam też musimy dograć taką prozę życia, bo drużyna w tym czasie wyjeżdża na obóz, na którym też ja i Maciek chcemy się przynajmniej na jego części pojawić, więc cały czas zgrywamy jeszcze kalendarze, natomiast gdzieś tam przełom czerwca i lipca będzie ta konferencja dotycząca strategii infrastruktury. Na pewno, czy będą jakieś w najbliższym czasie konferencje, no to zobaczymy. No ale mam nadzieję, że będzie kilka fajnych newsów do przekazania. Czy tylko w formie konferencji, czy w jakiejś innej, no to też zobaczymy. Prezesie, to ja zapytam o te rezerwy, no bo w ostatnim tygodniu wydarzyło się coś złego dla tych rezerw, bardzo złego. I jest to bardzo prawdopodobne, że niestety być może zostaniemy w tej lidze. Czy to w jakikolwiek sposób wpłynie na finansowanie tej drużyny, czy w żadnym wypadku nie będzie miało to wpływu? Bo no umówmy się, ten awans rezerw to był też taki troszkę cel być może podobny jak do tego utrzymania w Ekstraklasie, to też było dosyć istotne, no i to się oddala i to bardzo. Znaczy, bardzo to było istotne i jest cały czas istotne. Ja cały czas trzy mecze, to znaczy trzy kolejki, dwa mecze my akurat, ponieważ środowego nie gramy, trzy mecze GKS-u, dwa mecze naszych chłopaków. Znaczy ja byłem w Kutnie na tym meczu, to w ogóle doświadczenie, powiem szczerze, irracjonalne, że my tego meczu w ogóle nie wygraliśmy, nie zamknęliśmy w pierwszej połowie. To jest sport, takie mecze się zdarzają, w nas wszystkich chyba ten mecz siedzi, bo i rozmawiałem z trenerem Czubakiem, ze sztabem, z piłkarzami tuż po meczu, później. Po prostu my powinniśmy ten mecz zamknąć w pierwszej połowie i w ogóle nie rozmawiać na ten temat. Natomiast taki jest sport, no zdarzyła się pierwsza porażka w sezonie na 35 meczów. To, że my w ogóle, liga jest tak skonstruowana i Bełchatów jest tak mocny w tym roku, że my przegrywając jeden mecz po 35 kolejkach mówimy o tym, że możemy nie awansować. To też jest w ogóle sytuacja jakby niespotykana. Natomiast tak jest, trzeba to zaakceptować. Ja bym, powiem szczerze, nie chciałbym na razie odpowiadać na to pytanie w kontekście finansowania przyszłości drużyny rezerw, bo jeszcze ci chłopcy mają cel do zrealizowania, właściwie walczą o realizację tego celu i nie chciałbym w żaden sposób tego zaburzać. Po zakończeniu sezonu będziemy o tym rozmawiać, jaki będzie kształt tej drużyny. Ja cały czas wierzę w tych chłopaków, tak jak powiedziałem, wiem jak oni pracują, jestem na meczach rezerw na tyle, na ile kalendarz mi pozwala i znowu podziękowania dla mojej rodziny, bo znowu muszę się trochę nagiąć w sobotę. Natomiast no, staramy się z Maciek oczywiście częściej, ja też staram się być na tych meczach, bo dla nas to jest bardzo ważne, żeby ta drużyna się też rozwijała. No i ważna jest dla nas ta trzecia liga, nie będziemy ukrywać. O to tu jeszcze możemy zapytać, jeżeli ktoś chciałby zapytać, ma ciekawe pytanie, to zapraszamy. Myślę, że prezesie pociągniemy jeszcze te 10-15 minut i będziemy kończyć. Prezes tam helikopterem dzisiaj do domu.
o tej godzinie, to raczej, raczej ruchu lotniczego nie będzie nad Łodzią. Tak, tak. Patryk, słyszycie mnie? Tak, słyszymy. Tak, to ja mam takie pytanie, bo można powiedzieć śmiercią kliniczną umarło radio Widzewa. Tam już chyba się nic nie dzieje. W mediach, w TV, widzę w TV, to jakoś tam działa. Czy klub jest otwarty właśnie na współpracę, może nie współpracę, ale na właśnie takie podcasty właśnie ze sztabem, z piłkarzami, właśnie tak jak teraz z prezesem, z różnymi ludźmi z klubu, czy to mówię, przy różnych podcastach, czy to w Radiu Widzew, czy to teraz u chłopaków w Red Roomie, czy tak samo w rozmowach sportowych, bo przez te ostatnie dwa lata były prowadzone, ale to mi się wydaje, że troszeczkę było tak zastopowane. Nie wiem, no wydaje mi się, że w ostatnich tygodniach to całkiem sporo tego się pojawiło, zarówno właściciel, trener, dyrektor sportowy, ja dzisiaj. No nie wiem, znaczy to jest subiektywne. Ja rozumiem. Rozumiem w ostatnich tygodniach, tylko mówię o ostatnich dwóch latach, że przy poprzednim panowaniu prezesa to troszeczkę było takie odsunięte i jednak tego nie było. Dlatego teraz pytam się prezesa, jak prezes się na to zapatruje. Znaczy ja przede wszystkim mam takie podejście, że znaczy oczywiście my jesteśmy otwarci i tutaj nie ma żadnej blokady, tak to nazwijmy. Natomiast myślę, że ta nasza aktywność będzie zdecydowanie większa w okresach pomiędzy rundami, w okresach sezonu, no to już pewnie będzie nas mniej tutaj. Tutaj pewnie piłkarze będą bardziej brylować, natomiast no nie wiem, wydaje mi się, że znaczy ja osobiście, moja opinia jest taka, nie mam z tym problemu. Oczywiście czasem ciężko jest już kalendarzowo, zresztą nawet pan Patryk miał zderzenie, że przyznaje się bez bicia, po prostu czasem ten kontakt ze mną bezpośrednio jest utrudniony, bo tych obowiązków jest masa, ale tutaj Kuba, dział komunikacji, stara się tym wszystkim zarządzić tak, żebyśmy byli jak najbardziej dostępni się da. Daliśmy radę. Tak, daliśmy radę, także fajnie, że się udało do tego doprowadzić. Natomiast jak też jakby trochę tłumacząc siebie i kolegów, naprawdę ilość wydarzeń, aktywności medialnych czy eventowych jest przeogromna. W sam zeszły weekend mieliśmy w jednym dniu praktycznie Zelów, Skierniewice i mecz w Kutnie Rezerw. W niedzielę jeszcze imprezy towarzyszące, w tym tygodniu również masa obowiązków. Więc staramy się, ale nie będzie żadnej blokady z mojej strony. Nie wiem, ktoś chodzi, ktoś nie chodzi do jakiegoś tam podcastu, czy nie wiem, do radia, czy do pokoju twitterowego takim, jak jest tutaj. Natomiast czasem po prostu nie jest to nasza zła wola, tylko po prostu brak czasu. No tak, dlaczego o tym mówię? Bo tak jak mówię, radio widzewskie, można powiedzieć, no umarło, no nie ma tego już radia. Tak, zrezygnowaliśmy z tego. A sam prezes dobrze wie, że no ludzie, tym bardziej ludzie w Widzewie, no oczekują, chcą jakieś właśnie jakieś informacji, co się dzieje. Jasne. Z pisarzami, nie z pisarzami, ze sztabem nawet porozmawiać, czy to nie wiem, z drugim trenerem, czy coś, żebyś czegoś właśnie powiedział. Bo Jan, ja sobie wezmę w obronę widzewskie media kibicowskie i pokaż mi drugi klub w Polsce, który ma taką rzeszę, raz, że kibiców, a dwa, że mediów kibicowskich, które naprawdę szeroko na lewo i na prawo i do góry i do dołu po prostu mówią o tym Widzewie, jak niepokoje to radio, rozmowy, tego jest mnóstwo. Wydaje mi się, że my jako kibice w tym aspekcie robimy fantastyczną robotę. To chyba nie zrozumiałeś mnie. Właśnie ja o tym mówię, żeby wcześniej nie wychodzili tak piłkarze, nie wiem, czy mieli zabronione wcześniej, czy coś takiego, ale no nie było tego. Nie wychodzili. U nas nigdy nie było problemu, jeżeli mam ja opowiedzieć o Red Roomie. To u nas akurat od samego początku żadnego nakazu, zakazu nie było, zawsze był. Tak, dokładnie. Dobra, przepraszam, że to nie było. Nie, no jasne, znaczy trzeba mylić czasem konieczność powiedzenia nie od zakazu, tak? No bo też my czasem po prostu musimy, czy to szanując jakby czas chłopaków, czy też chroniąc ich od tego zainteresowania, też powiem to wprost, bo słuchajcie, no większość zawodników, czy nawet pracowników nie jest przygotowana do tego, co się dzieje w Widzewie pod kątem skali zainteresowania. Mogą twierdzić, że są przygotowani, natomiast naprawdę trzeba by było funkcjonować w dużym klubie, bardzo dużym klubie w Polsce, jest ich
wiemy, w tej skali porównawczej bardzo niewiele, albo w Europie w bardzo dużym klubie, żeby poczuć tak naprawdę to, ten poziom zainteresowania. Więc czasem też musimy tych zawodników chronić, wprowadzać ich do tego, oswajać ich trochę z aktywnością medialną, czy w ogóle z aktywnością kibiców, wyjazdami do fanklubów i tak dalej, bo przede wszystkim jest sport, ich zadaniem jest wykonanie roboty na treningu i na boisku. Musimy ich też z tym oswajać, dlatego też czasem niektórych zawodników jest więcej, niektórych mniej. Różnie to bywa, nas też zwrócę uwagę, w zeszłym roku kręcony był praktycznie 10 miesięcy serial. Naprawdę, nie wiem, czy w zeszłym roku był taki klub, w którym tak wiele medialnie się działo wewnątrz i na zewnątrz. Robimy, co możemy. Ślicznie dziękuję i jeszcze raz gratuluję. Gratulujemy o sukcesy, no bo jest pan kibicem, przeszedł pan, można powiedzieć, bez mała przez wszystkie szczeble, także i to w niedługim czasie, przez 2,5 roku, także jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Mam newsa, przekroczyliśmy 5000 karnetów, mówię to jako pierwszy. Nie zdążyłem odświeżyć, 5400. O, ja dostałem powiadomienie na telefonie, polecam. To mogę nie zwrócić uwagi. No, dostaliśmy 5000, także do 12 do jutra. Myślę, że szósteczkę, siódemeczkę możemy śmiało zrobić. Trzeba powiedzieć, że jesteśmy wariatami widzewskimi, nie podlega dyskusji, nie ma drugich kibiców w Polsce takich. Nie ma. A to, o czym właśnie prezes mówił, że często piłkarze nie są gotowi na to, to ja mam te same spostrzeżenia, nawet w tych niższych ligach, w których byliśmy i nie wiem, taki nawet piłkarz, któremu pewności siebie nie można odrzucić, że nie ma jej, nawet taki Daniel Tanżyna. Pamiętam, sam wypowiadał się, że wiedział, że z czym się zmierzy, ale jak już człowiek jest w środku, to zupełnie inaczej to wygląda, prawda? Dokładnie tak i mówię, no to jest wielki fenomen i to jest kapitalna sprawa, natomiast też mówię, trzeba się nauczyć z tym funkcjonować. Ja pracuję w klubie 2,5 roku i wiele przez ten czas się nauczyłem. Wielu zawodników wskakując od razu jeszcze w sezon, kiedy bardzo często tak naprawdę są pod ostrzałem, też można powiedzieć, też bardzo często krytyki, szczególnie kiedy jest kryzys. Często ta krytyka też jest przecież uzasadniona, natomiast też trzeba nauczyć się tym funkcjonować. Nie? Prezesie, to ja mam takie pytanko, w sumie od siebie, tak zakładam, że prezes wie, w jakich zawodników celujemy, co za chwilę podpiszemy, i tak dalej, to jakby pan tak miał prywatnie ocenić, to czy jeżeli oczywiście zakładam, że uda się zrealizować te wszystkie cele transferowe, które mamy sobie tutaj założenia zrobić na ten sezon, który no już tuż za rogiem, to czy jest pan pewien, że ominiemy te ciężary, które nas spotkały na wiosnę? Oczywiście no pewnym możemy być tylko śmierci, natomiast chodzi mi, czy ma pan w głowie, że ten zespół będzie dużo mocniejszy, że dzięki tym ruchom, które mamy zaplanowane, które właśnie robimy, ten zespół po prostu wejdzie na inny poziom, który przede wszystkim kadrowo, no bo umówmy się, każdy sobie zdawał sprawę, że kadrowo ten zespół po prostu, kołderka była za krótka i nie było tutaj z czego dać w tych takich cięższych momentach i czy w pańskiej opinii ten zespół po prostu wejdzie na taki poziom, który pozwoli te takie cięższe momenty przechylić na swoją korzyść i wyjść z tego z obronną ręką. Halo? O, teraz chyba będzie mnie słychać. Ja myślę, że jak najbardziej mogę odpowiedzieć na to, że robimy wszystko i pracujemy nad tym, żeby właśnie tak było. Mamy tego świadomość, mówimy o tym, że ten jakby wzmocnienie tej części sportowej było konieczne, zidentyfikowaliśmy to. Jeden z przyczyn, uważam, że jednym z kilkunastu przyczyn naszej słabszej dyspozycji był też brak wzmocnień, które chcieliśmy też przeprowadzić, a z różnych przyczyn się nie udało. Mówię oczywiście o tym okienku zimowym. Mamy tego świadomość, że ta drużyna potrzebuje świeżej krwi. Staramy się, żeby ci zawodnicy też byli pod konkretny profil. Natomiast dzisiaj też trzeba pamiętać, że Widzew jest takim klubem, który musi myśleć w sposób nieoczywisty. To znaczy musimy ściągać, czy chcemy, musimy, żeby podnieść jakość tego zespołu. Też szukamy zawodników, którzy no, w pewnych sensie być może czasem my nie będziemy pierwszym dla nich wyborem. Być może czasem pomyślimy, tak jak mam nadzieję będzie w przypadku naszego
nowego środkowego obrońcy, jeżeli przejdzie finalnie testy medyczne, tak będzie. Trochę nieoczywiste kierunki, trochę nieoczywistych zawodników. No oczywiście możemy oceniać sobie potencjał, tak, bo wracając do Luisa, no to bierzemy zawodnika, który jest byłym młodzieżowym reprezentantem Portugalii, tak, i to sobie możemy bronić, a z drugiej strony mamy kontropinię, że na wycinkach wygląda słabo, nie? Więc no my musimy podejmować pewne ryzyko. My kiedyś, prezesie, przepraszam, że przerwę, my kiedyś braliśmy piłkarzy prosto z YouTube'a z plaży brazylijskiej, także... No aż tak hardkorowo nie jest teraz. Tak, ja pamiętam Chris Willeokaci, druga liga maltańska, prawda? No, a można powiedzieć, że z perspektywy czasu, już nie mówię oczywiście o tym ostatnim epizodzie Prince'a, kiedy pomagał nam w odbudowie klubu, no to można powiedzieć, że to dobry ruch, nie? Więc no właśnie, więc to na razie jesteśmy w takim etapie, że trochę musimy myśleć w sposób nieoczywisty, nie? To jaki jest cel sportowy Widzewa? Jak pan to widzi na przyszły sezon? Teraz udało się utrzymać, cel zrealizowany. Tak. Oczywiście na koniec były ciężary, natomiast co prezes Widzewa, Michał Rydz, widzi jako przyszły sezon? Co widzi w tym naszym zespole? Gdzie jest ten nasz kamień milowy? No bo utrzymaliśmy się, więc teraz każdy kibic pewnie by oczekiwał takiego usadowienia się w środku stawki spokojnego. Takiego na pewno. Bez ciężarów. Aczkolwiek obiecałem, bez ciężarów to jest bardzo dobre hasło, aczkolwiek obiecałem Maćkowi, że na to pytanie będziemy odpowiadać wspólnie i będziemy odpowiadać podczas konferencji dotyczącej strategii, gdzie zaprezentujemy cel na przyszły sezon, bo konkretne założenia chcielibyśmy bardzo, żeby usłyszał w pierwszej kolejności sztab szkoleniowy. Na pewno, natomiast na pewno oczekiwanie kibiców, ja czuję to oczekiwanie, żeby właśnie bez ciężarów spokojnie zadomowić się w tej ekstraklasie, spróbować wygrać parę fajnych, prestiżowych spotkań, bo myślę, że te mecze dały nam sporo radości, ale no nie wiem, brakło mi tego strzału Hansena na Legii, jednak siedzi we mnie do dzisiaj. Oj, takich meczów było dużo, panie prezesie. Tak, tak, że gdzieś tam ta historia mogła się inaczej potoczyć, ale z drugiej strony też było dużo, nie wiem, mecz w Białymstoku na Jagiellonii, myślę, że mecz z Koroną w Kielcach, było też takich z kolei meczów, w których odwracaliśmy kartę, czy w tych ostatnich minutach przychyliśmy szale zwycięstwa. Bardzo ważny mecz w Płocku na Wiśle, kiedy zremisowaliśmy w kontekście tego, że Wisła finalnie pożegnała się z Ekstraklasą. Ja nie wiem, czy to nie był jeden z najważniejszych meczów, tak z perspektywy czasu patrząc, że udało się ten mecz zremisować. Więc no, bez ciężarów, myślę, że to jest takie hasło klucz. Natomiast konkretnie obiecałem Maćkowi, że odpowiemy na to pytanie za 2 tygodnie. My jako kibice, to ze swojej strony ja bym chciał powiedzieć, że czego ja bym na przykład bardzo, bardzo chciał, właśnie to tak jak pan mówi, że brakło tego strzału Hansena, to chciałbym, żeby Widzew w tym nowym sezonie, który już nadchodzi wielkimi krokami powoli, wygrał mecze, szczególne z punktu widzenia kibiców właśnie, jeżeli chodzi o tą Legię, które już całe pokolenia kibiców na Widzewie nie pamiętają tego. Ja akurat jestem z takiego pokolenia, który pamięta mistrzostwa i tak dalej, oglądał to na żywo, ale jest masa młodych kibiców, świeżych, którzy nie zaznali tego miodu, że tak powiem, kibicowskiego. Tego byśmy pewno wszystkim życzyli. To prawda. Na pewno, no tak, trzeba przyznać, że z tą, nazwijmy to szeroko pojętą czołówką, w tych prestiżowych meczach nie udało nam się punktować w zeszłym roku, bo i Raków remis porażka, i Legia remis porażka, i dalej sobie możemy gdzieś szukać z Lechem też, dwie porażki, tak. Górnik Zabrze porażka, jedna, druga, tak, więc no brakło takiego mocnego akcentu, teraz będziemy jeszcze do tego mieli derby. Więc na pewno fajnie by było w tych prestiżowych meczach nie tylko zagrać dobrze, ale zagrać skutecznie. Ja tutaj jeszcze jedno pytanko mam od Dawida Frankowskiego. Czy są przewidziane jakieś odejścia? Tutaj zakładam, że pierwsi będą poinformowani zawodnicy, więc odpowiedzi nie dostaniemy. Znaczy, ja mogę odpowiedzieć, że w tym roku zrezygnowaliśmy z jakichkolwiek list transferowych i tak dalej. Ja tutaj postawiłem weto. Uważam, że to nie jest dobre ani dla klubu, ani dla szatni. W żaden sposób nie pomaga też tym zawodnikom, ani nie podbija w jakikolwiek sposób ich wartości, ani nie zachęca do tego, żeby odeszli. Raczej chciałbym, żeby to była zwarta grupa, oczywiście, w której każdy ma swoją rolę i o tej roli usłyszał, i takie podsumowanie sezonu się odbyło przy udziale trenera i dyrektora sportowego z każdym zawodnikiem dzień po meczu. Znaczy, niektórzy zawodnicy jeszcze w dniu meczu poprosili o taką możliwość. Natomiast każdy z zawodników spotkał się z dyrektorem, z trenerem. Było takie podsumowanie. Każdy zawodnik usłyszał, jaką dzisiaj miał rolę w zespole, no, czy to każdy czuje, ale jaką
najprawdopodobniej będzie miał rolę w przyszłym sezonie. Zadecydowaliśmy, że z określonymi zawodnikami nie przedłużamy umowy. Reszta zawodników jest na kontraktach, jest naszymi zawodnikami, będą pracować w okresie przygotowawczym i zobaczymy, bo to nie zawsze musi być chęć odejścia, ale być może pojawi się jakaś oferta. Na razie żadnych ofert konkretnych nie mamy, są jakieś różne zapytania, czy dostajemy sygnały, jakie można powiedzieć oferty by nas satysfakcjonowały, natomiast oficjalnej oferty za żadnego z naszych zawodników jeszcze nie ma, ale może się taka też pojawić. Ja mogę tylko ze swojej strony powiedzieć, że podpisuję się obydwoma rękoma po tym, żeby ta lista nie była ogłaszana, bo pamiętam taki przykład pierwszy z brzegu, Patryk Mucha. Patryk Mucha, no dokładnie. Tak, i to później taki kwas niepotrzebny był i myślę, że to jest jak najbardziej okej. Ja mam alergię. Tak, znaczy ja mam alergię na jakieś tego typu kluby kokosa, chociaż to nie jest do końca klub kokosa, ale znaczy ja uważam, że jeżeli wracamy trochę do tej rozmowy o transferze Luisa Silvy, tak? Jeżeli jest ocena zawodnika i określone osoby się pod nią podpisują, przechodzi proces scoutingowy, wierzymy w tego zawodnika, że on nam pomoże, podpisujemy z nim kontrakt na rok, dwa, trzy, no to my nie możemy po pół roku stwierdzać, a może jednak nie, albo może nie, może go żegnamy. On oczywiście, dany zawodnik może mieć swoje zdanie na temat roli, że chciałby większą bądź mniejszą, chociaż z tym się nie spotkałem, czy sztab może mieć ocenę o tym, jak pracuje, no ale albo będziemy z tymi zawodnikami pracować i też oceniali sztab z tego, jak tych zawodników rozwija, albo będziemy na wiecznej karuzeli, tak? To nie jest budowanie, tylko trochę budowanie domku z kart, rujnowanie go i budowanie go od nowa co pół roku albo co rok, więc to jest bez sensu. Więc ja uważam, że jakikolwiek właśnie tego typu grupy, listy w żaden sposób nie pomagają, nie powinny mieć miejsca, kończą się kontrakty, podejmujemy decyzje, rozmawiamy z zawodnikami i tyle. A jeżeli ktoś z zawodników dostanie ofertę, to jest problem. A jak już jesteśmy przy tym, to Paweł Zieliński, bo on jemu się kończy kontrakt, a nie został ogłoszony jako ten, który odchodzi. Czyli rozumiem, że przedłużamy Pawła Zielińskiego? Rozmawiamy z Pawłem i mam nadzieję, że niedługo o efekcie tych rozmów, czy on będzie pozytywny, czy negatywny, zakomunikujemy. Natomiast to, że Paweł nie znalazł się na tej liście osób, którym powiedzieliśmy dziękuję, sugeruje tylko i wyłącznie to, że faktycznie rozmawiamy o jego przyszłości widzę. Prezesie, ma pan tutaj kolejnego kibica z pytaniem do pana, także Adaś. Jasne. Serdecznie i czekamy. Halo, halo. Adaś, słyszysz nas? No, a wy mnie? Teraz już tak. No dobra, już tak. To ja mam pytanie, czy można odpowiedzieć pomidor? Czy będziemy mieli koszulki nawiązujące do przeszłości? Pomidor. Dobra, jest uśmiech. Będziemy widzieć się pod klatką gości, jak do tej pory, jak w zeszłym sezonie? Tak, dokładnie tak. Znaczy ja przynajmniej osobiście zawsze będę chciał podchodzić, zawsze to robię. Na wyjazdach zawsze staram się do tej klatki podejść. To jest takie moje osobiste podziękowanie. Ja sam jeździłem na wyjazdy, wiem co to jest jechać 5 godzin w wagonie niemalże bydlęcym, bo trochę tak to niestety czasem bywało w zimę, w lato, w duchocie, żeby zobaczyć 45 minut meczu, z czego 15 minut pod sektorówką i wrócić do domu. Albo czasami w ogóle. Albo czasami w ogóle, no mówię o aspekcie pozytywnym tych 15 minut, także w ogóle ktokolwiek tam czasem zobaczy mecz. Więc jest to takie moje osobiste podziękowanie dla tych ludzi, którzy jeżdżą kilometry za Widzewem. Oczywiście ja jakby jestem pod ogromnym wrażeniem fenomenu, który wspólnie tworzymy zarówno w domu, jak i na wyjeździe, ale mówię tutaj też z Mateuszem razem. To była nasza tradycja, dla mnie osobiście ona cały czas będzie kontynuowana. Wiem, że wiele osób zarzuca, że tam lanserka. No ja tylko powiem, że byłem też pod sektorem, jak przegraliśmy w Bielsku Białej 0-4. Więc to, jaki to jest wynik, nie ma dla mnie większego znaczenia. Czasem te wizyty są miłe, czasem mniej miłe, ale jakby to jest moje podziękowanie trochę kibica dla kibica. Fajnie, dzięki. Ja nie uważam, że to jest jakieś lansiarstwo, tylko coś dla nas fajnego, tak, że jesteśmy, no czujemy się tak bliżej klubu po prostu, nie, że jedziemy tych ileś tam kilometrów. Ja ominąłem w tym sezonie tylko dwa wyjazdy, więc dla mnie to było coś. A jeszcze miałem miło mi to słyszeć. Jeszcze jedno, miałem takie pytanie bardziej o klatkę gości u nas, bo jest już otwarta i czy nadal będziemy wpuszczać, będziemy chcieli wpuszczać wszystkich, tak? No bo nam raczej na tym zależy, żeby kibice goście byli, nie? Tak, takie jest założenie.
Czekamy, przepraszam, czekamy tylko na ostateczne wykonanie przez Makis jeszcze prac, z czego mamy deklarację, że przed nowym rokiem to się wydarzy, czyli przesunięcie tej siatki, zaczepienie jej niżej, żeby nie było możliwości, żeby w jakikolwiek sposób ją przeciąć, co się wydarzyło chociażby na meczu z Tychami czy z Lechem Poznań. Są tam też pewne jeszcze aspekty bezpieczeństwa, o których wiadomo dla dobra klubu nie chcę mówić, które wprowadzamy, natomiast to ma zostać wykonane, więc moja deklaracja jest też taka, że będziemy starali się wpuszczać wszystkich. No chyba, że tak jak na przykład w przypadku Lecha Poznań, z tego co pamiętam, Lech Poznań ma zakaz wyjazdowy na nasz najbliższy mecz, więc w tym roku Lechitów, z tego co mi się wydaje, nie będzie. I my do nich przyjadą na derby. Tak, tak, no. Ale nie wiem, czy UKS też nie ma takiego zakazu. Ale nie, prezesie, to zakładam, że po tych wszystkich to sytuacjach, po tych wszystkich sytuacjach, które były u nas na sektorze gości, to teraz tylko suchy prowion. Bułka i banan, dieta Adama Mojsza, może to też jest rozwiązanie. No, też chcemy wpuszczać, natomiast mówię, nie będę tutaj zdradzał pewnych założeń bezpieczeństwa, które mamy. Natomiast tak jak mówię, no bo wiecie, to jest miecz obusieczny, tak? Ja uważam, że to nie jest rozwiązanie w ogóle, patrząc na całość ruchu kibicowskiego w Polsce. Tak samo ja uważam, że zgodnie oczywiście z prawem i pod pewnymi warunkami ja jestem za pirotechniką na stadionach, to też, żeby było jasne. Uważam, że jest to możliwe do zrealizowania. Francuzi teraz próbują to zrobić, więc uważam, że przy odpowiednich regulacjach prawnych to powinno być, po to jakby race tworzą show, jak mówią klasyk. Natomiast co do jakby wpuszczania, no to tak jak mówię, to jest miecz obusieczny. Ja bym chciał, żebyśmy też jeździli po całej Polsce i nie chciałbym takiej sytuacji, w której my świadomie odmówimy, bo nie, no a potem to się zemści też na nas, nie? No u nas o dziwo w zeszłym sezonie to na Koronę poszło sprawnie, na Lechie poszło sprawnie wejście, to też byłem w szoku, tak? Czy na Jagiellonie, to już w ogóle. Słyszałem też, że na Raków całkiem sprawnie, pomimo różnych, tak. Bo też byłem pod sektorem, pomimo różnych obaw, więc mówię, też staramy się. Fajnie, a też każdy zapowiadał, że będzie tragedia. No jak dało się przechodzić, no ale tak już jakby kończąc to jeszcze tak piłkarsko-transferowo, czy przyglądamy się jakiemuś piłkarzowi z klubów, które spadły, czyli mam na myśli Lechię Gdańsk, kto tam jeszcze spadł, Miedź Legnica i Wisła Płock. No to w pierwszej kolejności można powiedzieć, na te listy też trafiają zawodnicy jeszcze gdzieś tam, kiedy te rozstrzygnięcia trwają. Myślę, że wiele klubów tak robi i pyta o tych zawodników, no bo zakładamy, że ich będzie łatwiej, można powiedzieć, tak brzydko powiem, wyciągnąć, więc tak, pytaliśmy i mamy na listach zawodników, którzy w zeszłym sezonie też grali w tych klubach. No to fajnie, dobra, no to z mojej strony wszystko, jeszcze raz dzięki, że jesteś dzisiaj z nami i jesteś na trybunach pod klatką, i wszystkiego dobrego dla rodzinki i dla ciebie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Błażej, chciałeś coś spytać o akademię, także śmiało. Jeżeli może jest, nie wiem, czy on jest z Red Roomu, czy z konta prywatnego. Z konta prywatnego, bo się, przepraszam, z Red Roomu, bo się widzę odmutował, tak dalej. Tak, tak, tak. Witam, prezesie. Ja chciałem się dopytać odnośnie właśnie Akademii i drużyny U19, która awansowała do Centralnej Ligi Juniorów. Jak będzie wyglądał teraz ten podział? Bo wiadomo, że Akademia grająca w czwartej lidze miała na celu ogrywanie młodych zawodników do drużyny Widzewa, do pierwszej drużyny, do pierwszej jedenastki. Wiadomo, że są teraz pewne ograniczenia, gdzie nie można dawać zawodników, którzy w danym meczu na przykład nie zagrali, żeby się ogrywali w tych rezerwach. Co będzie w tym momencie teraz priorytetem? Bo wiadomo, że Centralna Liga Juniorów U19, no to jest okno wystawowe na transfery do gotówkowe, tak, przede wszystkim do innych klubów, nawet do zagranicznych klubów. Domyślam się, że tacy zawodnicy jak Daniel Mąka czy Maciej Kazimierowicz, którzy są teraz w Widzewie w drugiej drużynie, bardziej pełnią rolę takich mentorów, bardziej takich pośredników gdzieś, gdzie będzie to wykorzystywane ich doświadczenie później do pracy ewentualnego ich dalej w klubie. Jakie priorytety tutaj jako zarząd stawiacie, jeżeli w przypadku awansu bądź w przypadku braku awansu? No bo wiadomo, że wszystkie siły tych młodych będą teraz wykorzystywany właśnie do tej Centralnej Ligi Juniorów. I tak, i nie, no bo też pamiętajmy, że chcielibyśmy też tych najbardziej utalentowanych z troszeczkę młodszych roczników też wprowadzać z kolei na ten najwyższy poziom, który daje nam Centralna Liga Juniorów U19.
więc też to grono zawodników na pewno się poszerzy. Ja myślę, że filozofia się nie zmieni, oczywiście szerzej mówię, przepraszam o tym powiedzieć Maciek, natomiast jeśli chodzi o w ogóle strukturę, no to tak jak pan słusznie zauważył, jeśli chodzi o strukturę drużyny rezerw, no to chcemy i też będziemy cały czas to kontynuować, żeby kilku zawodników tych z takim jakimś widzewskim DNA czy bardziej doświadczonych było w tym zespole, bo oni pomagają wprowadzać młodych zawodników, też stają się dla nich mentorami, też pokazują, na czym polega, tak brzydko powiem, dorosła szatnia i zarówno w czasie treningu, jak i w czasie meczu, ale też dają jakość sportową, to nie ma się co ukrywać, pozwalają się też temu zespołowi rozwijać, tak jak Daniel Mąka, który, umówmy się, jest jednym z najlepszych strzelców ligi. Natomiast jeśli chodzi o ten zespół 19, no to będziemy też chcieli ten zespół troszeczkę wzmocnić chłopakami, jeżeli się da, to oczywiście z regionu, ale nie zawsze będzie to możliwe, żeby mieć szeroką gamę chłopaków, którzy mogą rywalizować na tym najwyższym poziomie juniorskim w Polsce. Chcielibyśmy się na pewno na nim utrzymać, bo to U19 jest taką perłą w koronie każdej z akademii, tak jak pan słusznie zauważył, okno wystawowe, najwyższy poziom juniorski. W tej kategorii wiekowej, tej najważniejszej, można powiedzieć, zachodzi ten awans, można powiedzieć, do piłki seniorskiej. Wiele zależy, nie będę tego ukrywał, do was, drugiej drużyny. Zobaczymy, jak w przypadku jego braku, natomiast na razie nie chciałbym o tym mówić, będzie wyglądała ta drużyna. Niektórych zawodników będzie ciężko utrzymać, tych szczególnie, którzy są na progu kariery seniorskiej, no bo dla nich to będzie kwestia wyboru, czy zostają na poziomie czwartej ligi, czy próbują sił na przykład gdzieś wyżej, bo takie propozycje gdzieś z drugiej ligi też się pojawiają, mamy tego świadomość, więc zobaczymy, bardzo byśmy chcieli awansować. Super, dziękuję ślicznie i życzę powodzenia. Dziękuję. Prezesie, jeszcze Rafał Wilichowski tutaj napisał pytanie, z czego wynikają duble w terminarzu, że gramy po dwie kolejki na wyjeździe lub u siebie? Znaczy, nie wiem konkretnie, z czego wynikają, bo jeszcze nie miałem, jutro będę miał okazję rozmawiać najprawdopodobniej z kolegami z Ekstraklasy, bo jadę na walne zgromadzenie do Warszawy, gdzie będzie głosowana kwestia podziału środków na Ekstraklasy spraw telewizyjnych, nie tylko na przyszły rok. To też taka ciekawostka, że to się teraz będzie rozstrzygać, konkretnie jutro. Natomiast jeśli chodzi o te duble, ciężko mi powiedzieć dokładnie, jak pojedyncze przypadki, natomiast z tego, co wiem, jak jest kształtowany czy w ogóle układany terminarz, no to tam jest wiele aspektów. Po pierwsze, aspekt stadionów, gdzie na dzisiaj Puszcza będzie grała na stadionie Wisły, a Ruch będzie grał w pierwszej części na stadionie Piasta, więc tam już jest pierwsza zależność, że nie mogą grać w tym samym terminie dom wyjazd na tym samym stadionie. Plus jeszcze kwestia między nami a ŁKS-em, policja nie chce, abyśmy grali równolegle ŁKS i my mecze domowe w jedne weekendy, więc już to jest kolejna zakładka. W drugi weekend chociażby są urodziny miasta Łodzi, więc też my gramy wyjazd i ŁKS gra wyjazd, chociażby 29 lipca, tak, ponieważ są koncerty z okazji 600-lecia Łodzi, więc prośba miasta do Ekstraklasy była taka, żeby Widzew i ŁKS równolegle zagrały mecze wyjazdowe, co potem powoduje różne zmiany w terminarzu, więc tak jak widzicie, jest dziesiątki czynników, o których pewnie nawet części ja nie mam świadomości, jak ten terminarz jest układany. Słuchajcie. Dziękuję. Będziemy kończyć, bo prezes już głos traci powoli. Tak, to 22. Prezesie, minęły 3 godziny. To też jest chyba rekord. Przynajmniej prezesów. Natomiast myślę, że poruszyliśmy wszystkie wątki, a jeżeli jakiegoś nie poruszyliśmy, to mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby się spotkać na Red Roomie. Natomiast... No ja bym chciał, żebyśmy sobie takie, panie prezesie, cykliczne robili, chociaż półroczne, tak? Co tydzień. Nie, raz na pół roku myślę, że to jest optymalnie. Jeżeli panowie będziecie, panowie i panie, panie i panowie będziecie chcieli mnie gościć, to zawsze postaram się te terminy prędzej czy później zgrać, tak jak było w tym czasie, jeżeli będzie taka chęć. Dosyć szybko to dograliśmy, także... Tak, no mówię, staram się, mówię, szczególnie za pół roku, myślę, że w tym okresie też będzie fajna okazja, jestem otwarty, mówię, dla mnie osobiście to też kapitalna okazja do tego, żeby się spotkać też, być może wyjaśnić pewne rzeczy, bo wiem, że ten poziom zaangażowania jest ogromny,
Ja też, tak jak mówię, chciałbym, żebyśmy trochę budowali ten klub, to o czym sobie porozmawialiśmy. My nie jesteśmy nieomylni, nie jesteśmy alfą i omegą, będziemy popełniać błędy. Fajnie też, żebyśmy mieli ich świadomość, także tak chciałbym, żeby Widzew był budowany, a mówię, dla mnie jako osoby stąd to jest ogromne zobowiązanie. Też zdaję sobie sprawę, że ja trochę dzisiaj żyję marzeniem wielu z Was. Się mogę je spełnić trochę w imieniu swoim, ale też być może w imieniu z Was. Wiem, że moi najbliżsi przyjaciele, którzy też są kibicami Widzewa, wiem, że wielokrotnie mi zazdroszczą tego, że mogę pracować w naszym klubie. To jest wielki przywilej dla mnie, ale też konsekwencją tego przywileju jest to, że chciałbym się spotykać i rozmawiać w różnych formach. Dlatego staramy się być obecni w fanklubach, staramy się być obecni na różnych wydarzeniach, czy też wirtualnie, tak jak teraz. Także ja dziękuję za tą możliwość, żeby się z Wami spotkać, też odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli będzie taka chęć i wola, no to za pół roku na pewno się usłyszymy. Dziękujemy, panie prezesie. Myślę, że spotkanie było udane. Ja mam nadzieję, że te spotkania, tak jak powiedział Sławek, będą cykliczne. Za ostatniej prezesury pana Drużdża też tak było. Mam nadzieję, że będzie to kontynuowane, bo myślę, że i dla kibiców, i dla pana to jest, tak jak pan powiedział, fajne spotkanie, które można, w którym można odpowiedzieć na wiele wątków, niekoniecznie w taki sposób, jak to się robi chociażby w oficjalnych mediach klubowych. Tutaj raczej rozmawiamy luźno, tak jak pan wcześniej wspomniał, także ja dziękuję ze swojej strony, oczywiście ze strony słuchaczy, kibiców, całego Red Roomu i życzę dobrego wieczoru. Szybkiego powrotu do domu, może helikopterem, jeżeli jest taka możliwość, a jeżeli nie, to jak najszybciej. Jest, ja już ostatni pół roku temu się przeprowadziłem na Widzew, żeby było bliżej, także jest bliżej. To możemy jeszcze pogadać. Mówimy 10 minut. Ja myślę, że prezes dzisiaj zdał egzamin naprawdę na piątkę z plusem. Tyle pytań, które zostały zadane od kibiców i tak dalej, to naprawdę, no 3 godziny odpowiadania, słyszymy po głosie prezesa, że dużo co tego było naprawdę. Tak, ja mogę powiedzieć tylko, że na żywo pobił pan na pewno rekord i pana Drużdża poprzedni pokój miał odsłuch w okolicach 11 tysięcy, co jest na widzewskie media bardzo dobrym wynikiem. Myślę, że jest pan w stanie zakręcić się wyżej, także jak będzie wyżej, to poinformuję. A ja myślę, że już i tak zakręciliśmy się dzisiaj wyżej, bo właśnie ostatnie w 5, które kliknąłem, 5141 sprzedanych. To rano do 12, to siódemeczka może być. To jest, myślę, że to jest w ogóle najlepsza puenta naszego spotkania. Fantastyczny wynik, więc sam jestem ciekaw, co się wydarzy jutro o 12. To może pan to specjalnie spotkanie na dzisiaj zaplanował? Dokładnie. Dokładnie tak było. Makiewicz by się tego nie postydził. Wszystko było kartowane. Nawet licznik jest podkręcony. No, mam nadzieję, że ten licznik zatrzyma się na takiej liczbie, która długo nie zostanie pobita, a jak pobita, to tylko przez nas. Dokładnie. Tego sobie życzmy. Ja osobiście dziękuję bardzo wszystkim za dzisiaj. Cierpliwość i wytrwałość, bo to też dla Was 3 godziny słuchania tej rozmowy. My o widzowie możemy cały czas, panie Michale. To mamy podobnie. No to dziękujemy, pozdrawiamy oczywiście rodzinkę i dziękujemy za wytrwałość dzisiejszego wieczoru. Słyszymy się za parę miesięcy i oczywiście dobrych transferów i dobrego wieczoru. Dzięki serdecznej. I dobrego sezonu, prezesie. No, dobrego sezonu. Nam wszystkim. Tak, myślę, że kupił pan kibiców, także teraz tylko tego nie zepsuć. Pozdrawiamy. Tylko robota. Pozdrawiam serdecznie, dzięki i do usłyszenia. Dziękujemy.